Płonie PZPN. Płonie, a wiesz, i nie gaśnie. Wiesz, czym najlepiej gasić pożar? Gin, wódka, wino, piwo, brandy, kurakao, ajerkoniak, whisky, Jagermeister. Co to jeszcze jest? Center Shock? A nie, to cukierek. Nie bywałem. Ja pierdykam. A wystarczyło się godnie pożegnać z jednym z pracowników, nie wiem którym. Ogółem. Ogółem. Wystarczy się godnie żegnać z pracownikami, żeby pracownicy nie chodzili potem. I nie wiemy, jaki to pracownik. Nie wiemy, jaki to pracownik, ale wiemy, że znowu się wydarzyły rzeczy. Mianowicie... Wyszły rzeczy. Wyszły rzeczy. Kto by mógł się spodziewać? Kurczę, w ogóle spodziewałbyś się, że jedzie PZPN do innego kraju, gdzie nie wolno pić alkoholu i... alkohol? Ja się nie spodziewałem, Kuba, że PZPN można w jakikolwiek sposób wymazać z alkoholem takim twardym. Ja pierdykam. To mi się nie mieści w głowie, że działać może pić? Ale co za tydzień, co za tydzień. Wtorek, przepraszam, poniedziałek, przegląd sportowy, otwierasz, tam jest Cezary Kosza. Nie piłem. Nie piłem. Tam nie piłem. Ginu. Tam. Wódki. Tam nie piłem też. I tam również nie piłem. A jeśli widzicie to zdjęcie, to ja na nim nie piłem. Co więcej, ofensywa PZPN-u jest skuteczna, bo wywiad z Oleksym, z zawodnikiem Warty Poznań, który zdobył gola sezonu i który odebrał nagrodę od Cezarego Kuleszy, potwierdza. Mówi, że Cezary Kulesza nie wyglądał na jakiegoś zataczającego się. A w anonimowym artykule, znaczy u anonimowego informatora Rafała Steca z Gazety Wyborczej się pojawiało, że wtedy też pił Cezary Kulesza. Więc Cezary Kulesza złapał narrację za ja. Nie, tu nie piłem, tam nie piłem, tam nie piłem. Alkohol. Gdzie są dowody? Tu mnie nie było. Tak. Dajcie, pokażcie, gdzie jestem pijany. To wtedy zabiorę głos. I jest okej, okay. Dobra, już prawie się udało odkleić łatkę. Już prawie zapomnieliśmy o tym, że mówił, że nie będzie tak siedzieć bez niczego. Już prawie zapomnieliśmy o tym, jak witał albańskiego prezesa. Już prawie zapomnieliśmy o tym, co Robert Lewandowski powiedział w swoim wywiadzie. I prawie o Stasiaku. Jednym Stasiaku, drugim Stasiaku. O wszystkim już prawie zapomnieliśmy. Ale niestety, nadszedł czwartek. I Tomasz Włodarczyk z Meczyków opisał sytuację, która miała miejsce w Katarze. To się czyta jak film sensacyjny. Widać było, że PZPN staje, Kuba, przed poważnym wyzwaniem logistycznym, że dobrze, było trudną misją awansować na te Mistrzostwa Świata. Prawda. Ale teraz stajemy przed prawdziwie dużym wyzwaniem. Trzeba zmobilizować cały związek. Musimy wwieźć wódę do Kataru. Jak to zrobić? Sztab kryzysowy, doradcy, kontakty z różnymi podmiotami zewnętrznymi, które mogą pomóc. No bo jak mamy tam siedzieć bez, tak po prostu? No ja sobie nie wyobrażam przecież. No. Widać, że to o siedzeniu bez niczego, no może teraz mieć drugie życie. To płynęło z serca. Widać było, że te słowa Cezarego Kulesza o tym, że czy pan tak siedzi bez niczego, no jeśli PZPN musi zorganizować w zasadzie film z Jamesem Bondem dotyczący szmuglu wody do muzułmańskiego kraju, no widać, że sprawa jest poważna i rzeczywiście siedzenie bez niczego to jest totalny, wiesz, afront dla działacza PZPN. Naprawdę brakowało tylko, Jakuba, tam brakowało tylko jednego z pracowników PZPN, który by te skrzynie własnymi siłami gdzieś przypychał w pociągu, stąd na jego dachu. Bo podoba mi się też dobór wspomnienia. Tutaj czapki z głów przed Tomkiem, że bardzo dobrze to napisał, barwnie to napisał. Misja wystartowała długo przed pierwszym bliskiem na mundialu. No mówię, to jest taki film, Pasikowski. Sprawa wymagała wielu rozmów, pozwoleń, znajomości poza siedzibą PZPN-u. I pomysłu. No to nie jest tak, że słuchajcie, jakiś alkohol tam zorganizujemy, no coś spróbujemy, tylko chłopaki siadają, burza mózgów, jak wwieźć wódę. To jest jak Lock, Stock and Two Smoking Bottles. To jest trochę Ocean's Eleven, to jest wszystko. A widzisz, to jest, dla mnie wóda. To jest najdziwniejsze z perspektywy, no pewnie dla ciebie również, z perspektywy abstynenta, że jesteś w stanie poruszyć niebo i ziemię, żeby się napić wódeczki normalnie w Katarze. Jeśli musisz poruszać niebo i ziemię, żeby napić się wódeczki, to nie wykluczone, że masz pewien problem. Nie jest to wykluczone. Są takie osoby, ale no, to nie są już do końca zdrowe symptomy. A tu cały związek w ten sposób reaguje. No trochę tak, no bo żeby to dobrze wybrzmiało, według informacji, które pozyskały meczyki.pl od jednego z organizatorów tej misji, którego nie znamy, nie wiem, co to jest. Ale od jednego z anonimowych informatorów. Tego się trzymałem. Jesteśmy w stanie się dowiedzieć i raczej nie sądzę, żeby ktoś miał tak bujną wyobraźnię, żeby to nie było oparte na prawdzie.
że PZPN zorganizował gigantyczną logistyczną misję przerzutu alkoholu do Kataru. I to nie jest hiperbola, kurwa, to nie jest hiperbola. No. Ja się skupię, to co powiedziałeś, że Tomek to fajnie napisał. Zgadzam się, zacytuję, dobrze? Dobrze. Dział marketingu PZPN miał za zadanie załatwić trunki, a Departament Logistyki zorganizować wielki transport alkoholu dla działaczy i gości federacji. Goście federacji to już jest fajna podgrupa swoją drogą. Dla zwykłego śmiertelnika to mission impossible. Wwożenie alkoholu do Kataru jest niemożliwe i surowo karane. Posiadanie i spożywanie to przestępstwo. Dla PZPN nie ma jednak rzeczy niemożliwych, jeśli w grę wchodzi wódka. Też którą o. przez ostatni rok federacja jest nierozłącznie kojarzona. Pięknie. Nie ma rzeczy niemożliwych, jeśli w grę wchodzi wódka. Co? Dla wódki zrobimy wszystko. Osiągniemy ten sukces. Też mi się podoba fragment. Organizacja trunków to bułka z masy, choć PZPN chciał dużo i tanio. Znacznie trudniejszy był transport, bo butelek, no i dalej jest, że część próbowała przemycać na własną rękę w pojemnikach po słodkich napojach. I podoba mi się następne zdanie. Tu jednak chodziło o wielkie ilości alkoholu, a nie na zaspokojenie krótkotrwałych potrzeb. Do pomocy zaangażowano więc polską dyplomację. Polski rząd, siłą rzeczy, jakaś odnoga polskich władz musi zostać zaangażowana, żeby działacz PZPN mógł się napić wódki w Katarze. To jest obraz tego wszystkiego. To po to były chyba budowane te więzi z władzą przez te długie miesiące, żeby móc w kluczowym momencie, w momencie wwiezienia wody do Kataru, skorzystać z tego, pociągnąć za cyngiel. Ale my wam pomogliśmy, pomóżcie teraz nam, pomóżcie nam wwieźć wódę. Jestem w stanie sobie to wyobrazić. Słuchajcie, ten ośrodek w Otwocku, to dobra, możecie sobie budować tam stadion dla ruchu, okej, to co tam budujcie, ale są ważniejsze rzeczy. Musimy wwieźć wódę do Kataru. Pomożecie, bo bardzo nam na tym zależy. Dalej mamy już inspe. Inspe. Nie wiem, czy to dobre słowo z łacińskiego. Głupio jest się popisywać łacińskim, jak się go nie zna. Mamy po prostu dokładną relację jednej z osób odpowiedzialnych za tę operację. Nie wiemy kogo. Nie wiemy kogo. Osoba dobrze poinformowana. W PZPN nawiązaliśmy bliską współpracę z ambasadą RP w Doha. Ambasador RP w Katarze gościł dwukrotnie w siedzibie federacji w Warszawie. Wyobrażam sobie, że w ciemnych okularach i w kapeluszu. Ambasada wspierała biuro PZPN w zakresie weryfikacji wiarygodności i rzetelności miejscowych podmiotów gospodarczych, które miały świadczyć usługi dla PZPN. PZPN i ambasada podjęły również wspólną inicjatywę organizacji Dni Polskich w Doha, których celem była promocja Polski, w tym jedzenia i napojów, oraz integracja katarskiej Polonii. Obu przedstawicieli katarskiej Polonii. Podoba mi się, że te Dni Polski w Doha są, Kuba, troszeczkę dalej już reklamowane jako fajna inicjatywa. Jest okazja pokazać nasze tradycje, naszą kulturę. Tam jest zawsze w nawiasie, w tym alkohol, bo ambasada potwierdza, że był alkohol w tej paczce całej, jako pokazanie polskiej kultury. I wiesz, tak na papierze, jak czytasz o tym w pierwszej chwili, to ma sens, tak? Rzeczywiście, jest Polska w Katarze, zorganizujmy, pokażmy coś, tak? Nie wiem, jakieś czytanie Mickiewicza wspólne, puścimy Znachora, żeby leciał cały czas. Fajna zabawa. Tylko, że nie ma żadnych zdjęć z tych dni w Doha, nie ma nic, nie ma żadnych dowodów. One się tylko odbyły, są kwity, że to się odbyło, ale na ambasadzie. Z dość ważnego wydarzenia byś pomyślał z punktu widzenia ambasady RP, no bo rzadko są organizowane Dni Polski w Doha, jak jesteś ambasadorem w Doha. To jakieś zdjęcia, cokolwiek można by zrobić. Nie ma nic. Ciekawe dlaczego. Wydaje mi się, że to jest trochę jak z tymi akcjami policyjnymi, że nagle się wyłącza kamera i to też akurat wszystkim się zepsuje teraz aparat i nie ma zdjęć. Z tej wspaniałej inicjatywy, gdzie na pewno były łowickie wycinanki, gdzie było chwalenie się dobrami z całej Polski. Paprykarz na przykład był. Podoba mi się też ten fragment. W związku z koniecznością zapewnienia produktów dla kucharza polskiej drużyny, to od razu mi się kojarzy, jest takie konto na Instagramie, nie pamiętam jak się nazywa, Hans Brando chyba. I to jest gościu z gastronomii, który robi takie krótkie rolki o gastronomii i robi o kucharzach, że tak, słuchajcie, barman, dasz mi trochę whisky, bo muszę skarmelizować tamte, dolej trochę coli. Słuchaj, barman, dałbyś mi tutaj, bo muszę dodać, robimy ciasto piwne, to tak cztery z sokiem jedno daj. I tak dalej, że to trochę tak, kucharz potrzebował przedmioty dla polskiej drużyny. Okazało się, że te przedmioty to głównie woda w hurtowych ilościach, absolutnie. Ajajajajaj. Odbyły się 3 spotkania w ramach tego wspólnego. Ale nie, jakie to są posiedzenia sztabu? 3 spotkania. Nie raz, że słuchajcie, coś musimy zorganizować, tylko 3 spotkania. To jest, ja jestem pewien, Kuba, że powstanie film. Powstanie serial Netflixa o tym, jak PZPN-owi udało się wwieźć wódę do Kataru. Niesamowita historia. Już w Katarze
Znaczna część alkoholu została przekazana działaczom PZPN pod płaszczykiem celów reprezentacyjnych. Jednak z racji świadków i uczestników wyjazdu nie taki był ich właściwy cel. Chyba że hasło upominki VIP ma sprytnie tłumaczyć obdarowywanie wódką samych siebie, działaczy PZPN i grupę gości, która przyjechała z federacją do Kataru. Towar został przewieziony do hotelu Sultan Beach Resort, w którym stacjonowali baronowie. Oddalony od centrum Doha o 50 km, spoza katalogu FIFA. Cisza i spokój. Idealnie, żeby nikt nie przeszkadzał, żeby bawić się we własnym gronie. Zaplanowane wszystko, prawda? Nie może być hotel za blisko, żeby mogło być cisza, spokój, po swojemu. Polska kultura, jest jej pewna specyficzna odnoga, krzewiona po całości. Coś cię rozśmieszyło. To jest po prostu ponad moje pojmowanie. Co ważniejsze, Sultan Beach Resort to tak zwany dry hotel, w którym nie sprzedaje się i nie można spożywać alkoholu we wspólnych przestrzeniach. PZPN wiedział o tym na kilka miesięcy przed przylotem do Kataru, ale ten zakaz nie przeszkadzał w konsumpcji. Mówi nam jeden z uczestników wyjazdu i następny akapit też zaczyna się od razu z grubej rury. Tomek tutaj dobrze strzelił. Polski skarb był trzymany w jednym z pokoi, do którego klucz posiadała tylko wierchuszka PZPN. Przecież to brzmi jak wyjazd kolonijny, gdzie Seba kupił zgrzewkę browarów. Ja pierdziele. Ty, Sebastian kupił, wiesz, macie po 13-14. Sebastian kupił tę zgrzewkę browarów. Idźcie tam do niego do pokoju, tylko ja żeby nie przyszła facetka, nie? A Sebastian, no nie, nie ma nic. Patrzyłeś, czy facetka za to mnie idzie? Dobra, bo będzie podejrzane, jak 7 osób nagle wejdzie do mojego pokoju i wyjdzie podchmielona. Myślcie. Przyniosę wam, jak będzie dobry moment, spokojnie, ogarnijcie się, tak? No. A co ty tu masz? A sok jabłkowy? Sok jabłkowy niosę, proszę pani. Pani facetko. To mój prywatny pokój, proszę mi tam nie zaglądać. Nie trzeba sprzątać. Nie, 2 tygodnie nie było sprzątane, to nie ma sensu sprzątać, już się mundur zaraz kończy. Wierchuszka PZPN mogła czuć się panami losu wobec spragnionej grupy, bo wódka i whisky były wydawane tylko za jej zgodą. Trzeba było za każdym razem poprosić. Ach, no powiem ci, tutaj rzeczywiście wierchuszka PZPN pokazała swoją siłę. Ty twardą ręką złapała wszystkich baronów za gęby. Dość dosłownie. I za gardła, można powiedzieć. Ja to widzę, prawda? To jest święty. W zasadzie brakło to tylko jakiegoś tak. Trochę to pachnie takim nawiązaniem do wodopoju, nie? Oaza. Na pustyni. Spragniona grupa, prawda? Podróżnicy przez pustynię. I on. Ktoś z wierchuszki PZPN-u z kluczem. Panie z wierchuszko PZPN-u, proszę. Niedużo. Łyka. No nie wiem, czy mogę ci otworzyć. Mam tu ten kluczyk, a za nim polski skarb. A co ja z tego będę miał? A na kogo będziesz głosować za 2 lata? Co? No się zastanów teraz. Daj mi to na piśmie. Myślę, że też tu Kuba warto zauważyć, że gdyby nagle widzę spragnionego albo działacza, albo gościa PZPN, prawda? Otwiera się sezam. On patrzy. Co tam stoi? Tam jest skarb. Polski skarb. No myślisz tak. Fata Morgana. Już mi to słońce uderzyło. To niemożliwe, żeby było tyle alkoholu. A z drugiej strony, no to rzeczywiście jak sezam, wiadomo, sezam otwierasz, skarby robią gigantyczne, kolosalne wrażenie. I tak na spragnionej grupie musiały robić te wrażenie, te skarby. Tak ola, jak w Disneylandzie. Oza, mój Boże, mój Boże. Kawałek Polski u nas w Doha. Wielu świadków opowiada nam, że pito niemal bez przerwy. Po pokojach i nie tylko. W mniejszych, większych grupach, z lepszym, gorszym skutkiem. Polewano nawet na stołówce, gdzie butelki chowano w plastikowych torebkach. Rozlewano pod stołem. Dla części futbol był tylko dodatkiem do spożywania. A co znaczy z lepszym lub gorszym skutkiem? Pito. Nie mam pojęcia. Co znaczy lepszy, gorszy skutek? Ja jestem ciekaw. Wydaje co to się, znaczy lepszy, gorszy skutek dla działacza PZPN, jak pijesz? Wydaje mi się, że lepszy skutek był wtedy, jak nie trzeba było nikogo wkładać do służbowego Volvo, a gorszy skutek, jak trzeba było wziąć... Właśnie ciekawe, czy pojechała razem z delegacją ta szufla do wkładania działaczy do samochodu. Już jest nieaktualna. Wiem, szufla tak. To nie było tak w ogóle. No, czyli był alkohol pity, prawdopodobnie. Trudno oprzeć się wrażeniu, że cała operacja była pretekstem do zaopatrzenia działaczy i gości PZPN w alkohol, do spełniania ich prywatnych zachcianek. Pierwszy mundial w kraju arabskim, lokalne prawo, nie mogły zepsuć dobrej zabawy, zabawy w stylu, który znów mocno przylepił się do PZPN. PZPN odpowiada,
no raczej idąc w kierunku promocja polskiej żywności, Poland Tastes Good, czyli tych dni Doha, z których no, nie ma zdjęć. Promocja polskiej gospodarki, polskiego eksportu produktów sektora rolno-spożywczego, poprawa rozpoznawalności polskich produktów. PZPN był zobowiązany do zapewnienia udziału swoich przedstawicieli w wydarzeniach w ramach projektu. Promowania wydarzenia na kontach w mediach społecznościowych, w bieżących kontaktach, nieodpłatnego przekazania i dostawy wyrobów polskich producentów sektora spożywczego. I dodatkowo część była wykorzystana jako upominki dla VIP w trakcie i po zakończeniu FIFA 2022 oraz upominki dla gości zaproszonych przez stronę na FIFA 2022. Myślę, że to dość trafne opis może być. No, upominek to pojemne słowo. Tak. Cykl przedsięwzięć obejmował prezentację polskiej kuchni, organizację mini fanzony, spotkanie z przedstawicielami organizatorów, realizacja dwóch wizyt, przesyłka zawierająca artykuły spożywcze i promocyjne, w tym alkohol, związana była z realizacją powyżej opisanego programu. Zawierała też artykuły żywnościowe, które były elementem diety polskich zawodników. Super. Muszę przyznać, że bardzo dobrze. Bardzo dobrze się stało. I niech ktoś jeszcze spróbuje, Kuba, powiedzieć, że PZPN-owi się nic nie udaje. Tak. Udało się niemożliwe. Myślę, że wszystkie związki, co prawda tam ambasada się broni, że Belgowie wwieźli piwo, ale piwo to nie polski skarb. Więc ja myślę, że w mistrzostwach szmuglu, to biorąc pod uwagę ten artykuł, wydaje się, że PZPN jest naprawdę mistrzem i to może być taki kasus, do którego wiesz, będą się odwoływać na przyszłych mundialach inne federacje. Nie, tam się nie da wwieźć alkoholu. Nie da się? No tak, skontaktujmy się z Jamesem Zwolmy. Bondem z Zwolmy do Polski. Tam nie ma rzeczy niemożliwych. Tak, musimy mieć, ale no tak, powiedz Kuba, masz jakąś refleksję o tym? Czy masz jakąś taką pierwszą myśl, która ci się ciśnie na usta? Jak to sobie przeanalizowaliśmy? Męczą mnie te gównoburze wokół PZPN-u, naprawdę. Mhm. Weźmie człowiek, odbierze przez przedstawicieli PZPN na cele reprezentacyjne upominki VIP. Mhm. Część artykułów spożywczych, z tym napojów alkoholowych. Spożywcze upominki to jest podstawa. Wszyscy wiemy, jak to jest na święta. A ludzie robią aferę, jakby nie wiadomo co. Ktoś był natrzaskany. Jakby znowu kolejny raz w oparach wody się znalazła jedna z prominentnych organizacji. No kurde bele, jeśli mam żartować, to powiem tak. Dęta afera. Naprawdę. Gówno burza, bo przecież nawet jeśli anonimowy informator był na miejscu i widział, że polewano wódę w plastikowych butelek pod stołem, dużo szczegółów, to przecież nie będziemy dawać wiary każdemu anonimowi, który się wypowie. Nawet jeśli mam podejrzenie, że to może być ktoś, kto faktycznie tam był. Nikt mi nie przychodzi teraz do głowy. Ja też nie wiem. Więc przestańmy się czepiać PZPN-u o każde gówno. O to, że ktoś dostał w ramach upominku jakiś tam ozdobny trunek w asyście kabanosa. Raczej w formie takiego, wiesz, upominku, który stawiasz później na kominku, na stole. Albo strzelasz z niego w swojej komendzie. Pamiętam, że takie rzeczy też się zdarzały, wystrzelić z upominku. Więc tak to wygląda. Jeśli miałbym nie żartować, no to żenada. Jeszcze chciałem zauważyć, że to nieprawda. To nieprawda, że Polacy nie potrafią się zjednoczyć. Że Polska jest krajem podzielonym. Gdy są naprawdę ważne sprawy, sprawy kryzysowe, podbramkowe, takie jak brak upominków, VIP, to wtedy Polacy są zgodni, tworzą specjalne spotkania, tworzą specgrupy, sztab ponad podziałami, jest ministerstwo, jest dyplomacja, jest federacja i są upominki. No wyobraź sobie, jesteś działaczem, gościem PZPN, zaproszonym, który jedzie za darmo na Mistrzostwa Świata, trochę smutno, słabo. A i dostajesz upominek i od razu jest ci wesele. Bez tego upominku to nie byłoby fajnie. Nie. Bez nie tego da się, z Mistrzostw Świata wycisnąć czegoś fajnego, wesołego, ciekawego bez upominku. A z upominkiem, wiadomo. Podstawem. Inna sprawa, jest drugi aspekt, że gdybym był pracownikiem, który niedawno stracił pracę w PZPN-ie, w takich nie do końca sympatycznych okolicznościach, to mi się strasznie wściekał. Bo teraz przez te wszystkie artykuły ktoś mógłby powiązać te artykuły z nim. I że ledwo stracił robotę, a tu takie artykuły od anonimowych informatorów. Na szczęście nie jestem tym pracownikiem, ale no, to dla niego może być problematyczna sytuacja. Bo ludzie mogą to powiązać. Mogą tak podejrzewać. Mogą rzucać takie no podejrzenia, takie kurcze, takie zarzuty. Tylko w sumie co z tego? W sumie nic. W sumie możesz mieć tu wyjebane. W sumie tak, właściwie. Jeśli po drugiej stronie stoją ludzie, którzy poruszyli niebo i ziemię.
No, wstrząsające w sumie, z jednej strony. A z drugiej nie, z drugiej normalne, tak naprawdę. Chciałem pochwalić PZPN, bo ostatnio Cezary Kulesza w wywiadzie mówił, że cały czas wyciągacie jakieś dentafe. Nie mówicie o tym, że dobrze, że dzieci szkolimy, zachęcamy do sportu. Brawo. Brawo. Brawo za te inicjatywy. Chciałbym, żeby było symetrycznie, tak? Tu jest dobre dbanie, upominki i oczywiście też wspaniałe szkolenie. Super. Związek kolejny raz dał dowód swojej siły. Ta misja, gdyby się wysypała gdzieś po drodze, gdyby się nie powiodła, no to wtedy słabo, ale to jest dowód siły organizacyjnej związku. Dużo było afer, że tam organizacyjnie czegoś nie dopatrzono, ktoś został przepuszczony. Tutaj żaden detal nie był chociaż na chwilę... Ostatni guzik. Żadna nuta, ani jedna fałszywa nuta w tej piosence. Tak, muszę przyznać, że to budzi respekt. Zwyczajnie, jeśli ktoś miałby zarzucać, że PZPN jest organizacją, która nie jest... Nieudolną. Nie, która nie potrafi nic zrobić porządnie, tu zrobiła porządnie. Przemyt alkoholu z Kataru. Nieudolność nie. Na pewno nie jest cechą z tego artykułu. Być może jakieś inne cechy ktoś wyłapie, ale na pewno nie nieudolność. I... Oczywiście żartuję. Jaki przemyt? Chodzi o organizację upominków. Festiwalu Poland Tastes Good. Organizację festiwalu Dni Polskich w Doha i organizację upominków. I uważam, że to są godne inicjatywy, które powinniśmy chwalić i wspierać. I organizować Dni Doha na każdym na przykład właśnie związkowym. To jakoś nie będzie wypadać teraz? Polskie Dni Doha 2023? Polskie Dni Doha 2022? Teraz grudzień, akurat Polskie Dni Doha 2023. Mam nadzieję, że ktoś to trzyma na pulsie rękę. Może nawet teraz wezmą aparat. Może kto wie. Zrobią zdjęcie tych jak głowickie wycinanki, jak tych, ta liczna Polonia w Doha też. Na stole rzemieślnictwa. Tak. Stół rzemieślnictwa jest zawsze najlepszy. Monety, wybijanie monet też jest fajne. Kurde, uwielbiam to. No, to co? Długo żeśmy pobyli w trzeźwości z PZPN-em. Od poniedziałku. To jest te... Chyba nie zwolnimy trenera na te święta, więc to jest ten świąteczny prezent od PZPN-u i polskiej piłki. Dziękujemy za ten upominek. Za ten dar. Upominek VIP. Upominek VIP. Tak traktujemy tę sprawę. Jeśli zastanawialiście się, czemu się nie przedstawiliśmy, bo to jest dogrywka. To dogrywamy, to już się dzieje wcześniej. To, co zobaczycie teraz, to się działo wcześniej niż to, co się dzieje teraz. Za moment przejdziemy do tematów odcinka, przywitamy się i tak dalej. Będzie dzisiaj o Mariuszu Rumaku, będzie o Pogoni Szczecin, o Pawle Fajtku. Będziemy czytać już felieton Ryszarda Czarneckiego. Będziemy czytać felieton Ryszarda Czarneckiego. To wszystko przed wami. Zapraszamy na kolejną część programu Tetrycy. Trzyma. Ale z tymi autostradami to dajcie spokój, wyrobimy się? Nie wiadomo. Euro za pasem. A tu wszystko rozkopane. Dobrze, że chociaż Lech ma dobrego trenera. Prawda. Młody. Ktoś musi tych poprowadzić tę maszynę do przodu ku europejskim wynikom. Młody, zdolny, także jak najbardziej. A premiera to już mam dość. Tak? Tak. Mam nadzieję, że go obalą kibole. Tak było w 2012 i tak jest w 2023 też. Ja sprawdziłem z taką dużą ciekawością, co działo się w Ekstraklasie. W Polsce, na świecie, kiedy ostatnio Mariusz Rumak prowadził klub w Ekstraklasie. A, kiedy ostatnio prowadził w Ekstraklasie. Tak. Myślałem, że kiedy zaczynał z Lechem Poznań. Nie. Bo kiedy zaczynał z Lechem Poznań, to ŁKS był w Ekstraklasie i spadał właśnie z ligi. Z tego co pamiętam, 11-12 my spadaliśmy, a Mariusz Rumak chyba wtedy się sposobił do przejęcia Lecha. Ale ostatnio w Ekstraklasie był chyba w Brugbecie, jeśli się nie mylę. Brugbet jeszcze był w Ekstraklasie wtedy. Ostatni mecz Rumaka w Ekstraklasie to jest porażka z Sandecją na Wysoczym Ekstraklasie. Ale ciekawe, bo sprawdzałem, co się działo na świecie i z lekkim zaskoczeniem przyjąłem, że rządził król Krak. O! Pamiętasz te czasy, jak rządził król Krak? Tak, bo byliśmy wtedy na ziemi tylko my z tych ludzi, co obecnie żyją, bo jesteśmy tak starzy, żeby to pamiętać. No i Mariusz Rumak oczywiście. Mariusz Rumak. Kurde, z Sandecją w Ekstraklasie. Sandecja w międzyczasie zdążyła naprawdę wiele lig przejść. I to były raczej w dół. To ze stadionu zbudować. Co pamiętasz z tego ostatniego sezonu na świecie, w Polsce, w Ekstraklasie, jak Rumak był jeszcze? Jak to był mecz z Sandecją, to musiał być ten sezon, kiedy Sandecja gra z Zagłębiem Lubin w Niedzieczy. Minus 80 stopnia. Tak. I było tam 27 kibiców Zagłębia. Niesamowite. I oni nie dostali dożywotnich karnetów, a powinni. Także prezesie Zagłębia Lubin, jeśli nas słuchasz, nie wiem jakim cudem, ale jeśli nas słuchasz, to oni powinni mieć dożywotnie karnety. Ja ten mecz oglądałem i robiłem z niego pomoczówkę. Pamiętam, i było 0-0. Pamiętam go. Pamiętam ten mecz. Nie powiem, że robiłem ten mecz, bo ty go robiłeś, ale pamiętam. Oglądałem to spotkanie. A to nie było w środę w ogóle? Tak, było we środę. W środę, Jezu. Tak, to był środowy wieczór. Wtedy jeszcze Ekstraklasa grała w porach Ligi Mistrzów, bo była tak dobra. Mhm. Potem się zepsuło. Sandecja w Ekstraklasie, to co jeszcze wtedy mogło się dziać? Oni jechali pociągiem do Gdańska.
na mecz. A, coś było, tak, coś było, coś, że ten, że to nietypowo. Dość daleko mieli, więc. Wydaje mi się, że chyba Kazimierz Moskal wtedy był ich trenerem, bo już to wspominaliśmy jakiś czas temu. A skoro to był ten sezon, to nie jestem pewny, czy jeszcze Zawisza Bydgoski nie był. Nie, Zawisza już też spadł z Rumakiem. Ach, rok wcześniej. No tak. Chyba. Teraz sobie przypomniałem, że przecież Mariusz Rumak prowadził również Bydgoskiego Zawiszę w czasach no, tych już mniej dobrych, bo w czasach dobrych to prowadził Ryszard Tarasiewicz przede wszystkim. Mhm. No to trochę czasu minęło. W międzyczasie wojny, pandemia, wszystko się zdążyło wydarzyć od tego momentu. Tak, to ciekawostki. Krzychu Piątek był w Ekstraklasie jeszcze przed transferem do Włoch. Jeszcze nie miał chyba tej cieszynki nawet, pio. Oddany z Zagłębia do Krakowi, bo potrzebna była zmiana środowiska trochę w Lubinie. Jeśli chodzi o trenerów, którzy prowadzili w tym samym sezonie, co Mariusz Rumak w Ekstraklasie, to znany i lubiany Kazimierz Klaw. Górski. Kazimierz Górski, też. Antoni Piechniczek, tak. Lajos Czeszler. Potem prowadził węgierską jedenastkę. No, takie tak, były czasy. Tak. No, tutaj się wyszkolił wtedy. Na tych meczach z drużynami Mariusza Rumaka ostrzył swoje ostrze, które tak. Później pokazała węgierska jedenastka. Także absolutnie. A poza Lajoszem, panem, również popularny Klaw. A, Klafuricz był wtedy. Pieri. Ale chyba wtedy jeszcze grali ten, że na stare, no. Na stare grali to trochę, wiesz, myślę, że Mariusz Rumak, no, mówmy się, Kuba. To nie jest tak, że Mariusz Rumak przez ostatnie lata nic nie robił. Na pewno dotarła do niego ta rewolucja w zasadach, że od czasu, kiedy on pracował w Ekstraklasie, teraz już nie może bramkarz łapać od swojego i że są żółte kartki. Rewolucja informatyczna też już jest z nim. Już przestał dzwonić na stacjonarny, tylko ma teraz komórkę. Normalnie, jak prawie każdy, smartfona. Ostatnio tłumaczyłem młodemu, co to jest stacjonarny. Mówię, tu w tym miejscu w naszym mieszkaniu wisiał taki telefon, był przymocowany do ściany. Aha. I trzeba było podejść do ściany, żeby zadzwonić, żeby się wykręcał numer. Co? To możliwe? Ja mówię, tak. Takie wtedy były stacjonarne. Nawet pamiętam swój numer do siebie. I kierunkowy, bo mu tłumaczyłem, dlaczego jest kierunkowy, że 42. No i mu wytłumaczyłem w taki sposób. Powiem ci, Kuba, ale fajnie, że wraca Mariusz Rumak. Właśnie choćby z tego względu, że człowiek od razu przenosi się do lat swojego dzieciństwa. Ja czuję się, jakbym kupił Tamagotchi. Jakbym sprzątał po Tamagotchi Kubska. To była wtedy frajda. Pamiętam. Dla całej szkoły. Musiałeś mieć Tamagotchi i sprzątać po wirtualnym zwierzątku. Ekskrementy. I tak się właśnie czuję. Coś wspaniałego. A ten kij miałem taki i takie drewniane kółko na patyku się toczyło przez ulicę. I to właśnie tak mi się kojarzy teraz wszystko. To moje dzieciństwo, jak właśnie Mariusz Rumak powrócił. A pamiętasz minidiski? Takie płyty CD, tylko takie małe. Kurde. Ta miniaturyzacja poszła w niesamowitym kierunku. Już na takiej małej płycie jesteś w stanie nagrać album muzyczny. To niesamowite. Kto by pomyślał, że się zmieści tyle muzyki, 20 kawałków na takiej małej płycie? Niesamowite, jak to się wszystko powiesiło. Wcześniej to dyskietki były, a teraz to już są minidiski nawet. Mhm. No nie wiem, co jeszcze było w latach 90. Chyba można było te mecze kupować. Jak chciałeś sobie mecz obejrzeć, Ekstraklasy, w czasach, gdy Mariusz Rumak pracował, to musiałeś iść do wypożyczalni VHS i wypożyczyć sobie nagraną na kasetę z Komando mecz Lecha Poznań. Kurczę, im dużo o tym myślę, tym bardziej po pierwsze mi się daje, że Rumakowi się w Lechu uda, bo dlaczego miałbym się nie udać, biorąc pod uwagę wszystkie konteksty, a po drugie, że Lech naprawdę musiał być bardzo pewny Van den Broma. Bardzo, bardzo pewny Van den Broma, skoro na liście rezerwowej miał Mariusza Rumaka. Słuchajcie, zwolniliśmy Van den Broma. Gdzie jest ta lista trenerów do zatrudnienia? I tam wygrzebują, okazuje się, że jest w fakturach, faktury 2012. O, tu jest ta lista i tam jest właśnie Rumak, Smuda, Piechniczek, Lęczyk. Mówi, o dobra, kogoś z tej ekipy bierzemy. Dobra, niech będzie Rumak. No i proszę bardzo, i oto jest. Więc z tego jest mój wniosek, że musieli bardzo wierzyć w Johna Van den Broma, ale to zaraz do tego przejdziemy, wgryziemy się w to konkretniej. Jak byś się chciał przedstawić w 2012 roku? Myślę, że dziś jako podróżnik w czasie mogę się po prostu przedstawić. A z 2012 roku to chyba... Unlucky Brian, ten z tego, z tych memów. Ja bym się tak przedstawił. Ten taki rudy chłopiec z memów, co było, że tam idzie na domówkę, nikt nie przychodzi. I to było takie śmieszne, że jemu się nic nie udawało na tych memach. Co to może być? Tylko nie pamiętam, jakie jeszcze były takie postaci. Znaczy w czasach, gdy Mariusz Rumak prowadził kluby w Ekstraklasie, byłem namiętnym widzem bajkowego kina. Zastanawiam się, czy nie jakąś postacią z bajkowego kina. Może Jan Wężyk? A, Jan Wężyk, to jest dobre. Kurde, co ja robiłem w 2012 roku? Wydaje mi się, że głównie pracowałem, tak jak teraz sobie to wspominam. Ja wchodziłem na stojąco pod stół.
No tak było. Tak było w 2000. To było very bardzo dawno temu. Dobra, czyli Jan Wężyk i Unlucky Brian z memów z 2012. Przybywamy do was z przeszłości i porozmawiamy o trenerze, który wówczas był najgorętszym nazwiskiem na polskim. Tak, drodzy widzowie, od razu ogłaszam konkurs. Napiszcie, co robiliście w swoim życiu, gdy Mariusz Rumak ostatnio pracował w Ekstraklasie. Jak wspominacie tamten czas w Polsce, na świecie? Ja pamiętam, że kiedyś bawię się na podwórku, bawię się tym, czym bawiła się wówczas młodzież, kiedy nie było jeszcze gier, czyli zaschniętą kocią kupą na patyku. Rodłem. Przepraszam, na sznurku. I obok mnie ze stawu wypełza ryba z wody i po prostu mówi, że hej, tak trochę pomieszane czasowo, ale tak, żyje dość długo. No, takie to byli czasy. Zaraz sobie to wspominam dokładniej. To jest program Tetrycy, zapraszam Wielki was wybuch. Serdecznie. Wielki wybuch. Formowanie galaktyk, Mariusz Rumak w Ekstraklasie. To są te rzeczy, które będziemy wspominać. Tak. Dość bliskie na takiej linii czasu. Wyznaczać tym ery będziemy. Nadchodzi era Rumaka, druga już. Druga era Rumaka. Tak jest, jak był PlayStation. To ja rozwinę myśl swoją w takim razie, na wstępie. Mhm. O tym, jak bardzo głęboko był Lech nieprzygotowany na to, że jednak nie wyjdzie. Że jednak to kurde, może to się nie udać. Bo trzeba najpierw, wydaje mi się, że oddać cesarzowi co cesarskie i Lechowi co lechickie już na zawsze, na powsze czasy. Czyli trzeba oddać, że Lech zrobił coś, czego nie zrobił nikt od Legii Bogusława Leśnodorskiego. Mhm. Czyli najpierw awansował do fazy grupowej europejskich pucharów, a potem w kolejnym sezonie ligowym nie skompromitował się totalnie. Bo jeśli spojrzymy na przestrzeń czasową od właśnie Legii grającej ze Sportingiem pod wodzą Jacka Magiery, najlepszego trenera w Galaktyce, do momentu Lecha, Macieja Skorży i Johna van den Broma, no to miałeś albo dobre ligowe trzymanie poziomu przez kilka lat, ale wtedy Astany, Karabachy i tak dalej w pucharach, albo miałeś faktycznie awans do fazy grupowej europejskich pucharów jak u Dariusza Żurawia, albo jak u Czesława Michniewicza, ale w lidze pod Beskidzie musimy oszczędzać gwiazdy w Lizbonie, bo przed nami pod Beskidzie. Albo potem za Legii Warszawa, kiedy Czesław Michniewicz zabierał do Gliwic tych, którzy pójdą za nim w ogień, którzy mu nie strzelą z karabinu w plecy. Bierze tylko swoich wiernych żołnierzy. Więc łączenie ligi z pucharami, no to nie był taki konik polskich klubów raczej, jeśli chodzi o ostatnie lata. A Lech po pierwsze zrobił mistrzostwo, zrobił satysfakcjonujący, tak naprawdę bardzo dobry wynik na stulecie. I potem jeszcze, mimo bardzo trudnych warunków, ponieważ Maciej Skorża musiał zakończyć swoją przygodę z Lechem, udało mu się zatrudnić takiego trenera, który nie dość, że zrobił kapitalny lot w europejskich pucharach, to jeszcze zdobył brąz. Więc to były dwa udane sezony z rzędu na tych polach, które klub najbardziej interesują, czyli budowanie po pierwsze finansowej poduszki poprzez nagrody z europejskich pucharów, a po drugie poprzez no takie powtarzalne sukcesy, które też wprawiają kibiców w zachwyt, jest wyższa frekwencja, no i generalnie klub wchodzi na wyższy poziom. Mhm. Więc trzeba oddać Lechowi, że bardzo dużo dobrych rzeczy zrobił na przestrzeni dwóch lat i było jasne, że domknięcie tego trzyletniego cyklu to będzie wyzwanie. I co więcej, jeszcze dalej będę Lech chwalił, oni do tego wyzwania, do zakończenia trzyletniego cyklu przygotowali się świetnie. Nie osłabili się, nie wyprzedali swojego zespołu. Swoje gwiazdy utrzymali, w dodatku jeszcze te gwiazdy mówiły, że są zadowolone z tego miejsca, w którym są, bo grali dopiero co w ćwierćfinale Ligi Konferencji Europy. Do tego dołożyli jeszcze nabytki, które na papierze przynajmniej wyglądały nie najgorzej. A jeszcze dodam, że John van den Brom jako trener, który w Alkmaar spędził bardzo dużo czasu, tutaj w Lechu też miał mocną pozycję, więc w teorii, jeśli spojrzeć na lato, to no, wszystko jest gotowe, żeby domknąć ten cykl. Nic nie zrobiliśmy, żeby to się zepsuło. I to był błąd, że wtedy Lech opuścił gardę. To był błąd. Bo Lech wtedy faktycznie mógł powiedzieć, że dobra, to teraz już tylko siadamy, bierzemy popcorn i patrzymy, jak tutaj maszyna jedzie dalej. I co? No i tak to się kończy właśnie, że Mariuszem Rumakiem ratujesz sezon. No, zdecydowanie najbardziej do mnie trafia to, o czym zacząłeś wcześniej. Czyli Lech Poznań lubi się przedstawiać jako klub troszeczkę inny niż wszystkie. Trochę bardziej profesjonalny. Przygotowany na wszystkie rodzaje. Pamiętasz, że oni mają tak, jak jest okno transferowe, to jest jedynka transferowa, jest osiemnastka transferowa. Jeśli nie wypali 17 pierwszych zawodników do sprowadzenia na pozycję rezerwowego, prawoskrzydłowego, ale z inklinacją do gry defensywnej, to jest 18.
On jest poinformowany o tym, że jest 18. On czeka pod telefonem, stacjonarnym oczywiście, w każdej chwili będąc gotowym. Już jest oczywiście prześwietlony od strony już fizycznej, od strony mentalnej. Lech Poznań jest gotowy na wszystko. I ta słynna lista trenerów, pamiętam, że zrobiło to na mnie duże wrażenie, Kuba. Podchodzi Maciej Skorża, nagle, tak? Nikt się tego nie spodziewał. Lech Poznań wychodzi i mówi: no i co? My jesteśmy gotowi na takie sytuacje. My jesteśmy Lech Poznań. My jesteśmy Lech Poznań. My jesteśmy przygotowani na wszystko. Na wszystko jesteśmy przygotowani. Jutro się świat skończy, Lech Poznań będzie grał. Będzie grał. Mamy schrony, tak. Całego świata nie będzie, Lech Poznań będzie. Jedyny byt, który przetrwa koniec świata, będzie Lech Poznań, bo tak jesteśmy przygotowani. Mamy zakontraktowane 3 spotkania z Karaluchami. Tak. Z PSL-em, z Karaluchami gramy. Jeszcze... Nie wiem. PSL, Karaluchy, Wielka Orkiestra Świątecznej Polski. Taka faza grupowa Europejskich Pucharów. I zrobiło to na mnie wrażenie, że Lech Poznań w tym totalnym kryzysie po odejściu Macieja Skorzy mówi: my jesteśmy gotowi, mamy listę trenerów prześwietlonych od strony stylu, od strony tego, a nawet od strony siłego. Tak. I tutaj spokojnie od razu już wyciągamy telefon. Van den Brom, dzień dobry, to jest on. To będzie kolega konsekwencja. I mówię: wow, no rzeczywiście Lech jest gotowy. I teraz sprawdzam kilkanaście miesięcy później. No właśnie nam się ta lista zawieruszyła gdzieś, ten kękwit. Tomek! Van den Brom zjadł. Ty w kieszeni masz? No jeszcze sprawdzę raz. Cholera, nie mam. Chyba zostawiłem na stacji. Gdzie jest teraz? No jest taka sama sytuacja tak naprawdę. No i wydaje mi się... Gdzie jest Lech w tym momencie gotowy z listą trenerów następców? Bo nie wierzę, że Mariusz Rumak, przy całym szacunku dla jego osiągnięć z XX wieku, i nie tylko oczywiście, był jedynką. Byłby jedynką w Lechu Poznań w tym momencie, gdyby ta lista w ogóle istniała. Czyli tu zmierzam do tego, że twoja uwaga na temat gardy z pokory i jej opuszczenia jest absolutnie słuszna, bo Lech ewidentnie latem powiedział: nie no, a teraz to my tego nie potrzebujemy. No. Weźcie te pieniądze i przekażcie je na kwiaty dla Van den Broma. No właśnie, właśnie. Scouting trenerów. Lech był w tym jakimś takim prekursorem i uznał, że nie, już mamy Jola, to już dupa, nie musimy. No i to był błąd, Przy czym ja jestem daleki od tego, żeby krytykować władzę Lecha, bo ja też byłem przekonany, że no kurde, no nie no, teraz to już się nie może nie udać. No. Jeszcze jest ranking na tyle wyrobiony, że nie będziesz grał z Golden State Warriors, ani nie będziesz grał z Wembanyamą ze Spurs, z jedenastką Inazumy. Koniecznie grał ze Spartakiem Trnawa. Czy on był taki, wiesz, taki pomiędzy. No tak, tam można było trafić trudne zespoły. Lech nie był rozstawiony tam pod koniec, prawda? Jasne, tam można było trafić trudne zespoły. Dnipro było rozstawione w ostatniej rundzie. Ale mimo wszystko, nakładając na to też transfer Golizadecha, nakładając na to wszystko to, co się działo wokół Weldę, wokół Iszaka, tak. No kurczę, to był taki moment, że naprawdę bardzo przezorni ludzie mogliby stwierdzić, że okej, chyba nie ma co szukać nowego trenera, skoro ten jest. Jeszcze w dodatku on się przecież specjalizuje w graniu co 3 dni. Już wcześniej we swoich poprzednich miejscach pracy udowadniał, że to jest jego żywioł. No to w sumie właściwie może faktycznie będziemy bazować na tej liście z 2012, kiedy Rumak był naszą jedynką. Mhm. No ale kurde, no jednak mimo wszystko. No to błąd, to błąd. Znaczy, ja zakładam, że ta lista, Kuba, cały czas mogła też oczywiście jesienią istnieć, tylko że osoby z tej listy nie wyraziły zainteresowania. Bo tak też może być, prawda? Że lista istniała, jakieś typy zagraniczne były, tylko że no, taki grudzień, zima, to nie jest moment, w którym wielu trenerów, którzy mogli znaleźć się na liście Lecha, wyraża zainteresowanie nagłym rzuceniem wszystko i przyjechałem do Lecha Poznań. Ale natomiast to jest, jeśli tak było, jeśli Lech cały czas prowadził ten scouting trenerów, no to prowadził go nieudolnie. Skoro nikt z listy, bo ja też sobie mogę przygotować. Widzę Fuć, ma kłopoty na ataku, może Benzema. Może Lewandowski. Nieźle by było. Myślę, że to jest moja lista taka, wiesz, taka na zimę. Gdyby odszedł Rondić i Sanchez i nie udało się rozwinąć talentów z rezerw, to wtedy to jest moja lista. Bo Lech na pewno wybierał bardziej realistyczne typy niż Carlo Ancelotti. Ale jeśli ostatecznie ci trenerzy z jego listy nie wyrażają najmniejszego zainteresowania, to nie ma różnicy, czy mieli tych typów, powiedzmy z Węgier, jakiegoś gościa utalentowanego, czy mieli Carlo Ancelotti. No...
to jest bardzo słuszna uwaga. Przy czym martwi mnie o tyle, że wydaje mi się, że chyba po Trnawie trzeba było już wtedy robić ruchy. Zwalniać? Znaczy nie mówię, że zwalniać, ale już liczyć się z tym, że to może być porażka, która będzie bardzo brzemienna w skutkach. Myślisz? Bo no nie wiem, jakoś być no może... Wcześniej, wiesz? Znaczy ja wiem, że wiesz, że wszystko było jeszcze do uratowania, że Lech mógł skończyć z dużą przewagą. Sam też mówiłem, na mistrzostwa iść po prostu. Był faworytem do mistrzostwa w momencie, gdy odpadł ze Spartakiem. Że jest absolutnym faworytem do tego, żeby wypracować sobie nad Legią i Rakowem taką przewagę, żeby patrzeć na nich Trzy sezony do przodu mistrzostwo miał. Przez lornetkę, tyle tak. punktów zdobyć. Więc ja też się pod tym podpisywałem. Natomiast patrząc z perspektywy czasu na to, jak bardzo wszyscy tam byli podjarani perspektywą, że znowu puchary, jak wiele zrobiono, że skład na trzy fronty, że granie co trzy dni, że to będzie taka sama przygoda, jak wiele tam faktycznie postawiono pieniędzy, inwestycji na to, żeby być gotowym na tą fazę grupową, że gdy tej fazy grupowej brakuje, to wydaje mi się, że to musi zostać gdzieś w głowach każdego z zawodników, w głowach każdego z ludzi, którzy są w Lechu. Tylko z drugiej strony, wiesz, jest też ten kasus, że no puchary, taki dwumecz jak ze Spartakiem, to jest jednak dwumecz. Mhm. To nie jest sezon, gdzie jesteś mocny przez cały rok, tylko możesz akurat trafić dwa słabe mecze, możesz trafić dwa pechowe mecze. Nikt nie był bardziej gotowy... Może ci ktoś naćpać nandrolonem jakiegoś gościa. No, może cię ugryźć kleszcz. Tak. Nikt nie był bardziej gotowy na europejskie puchary niż Wisła, Kraków w sezonie, gdy odpadła z Dynamo Tbilisi. To był taki zryw Bogusława Cupiała, który po tym fiasko z Anderlechtem dokupił. Znowu zrobił transfery, jak w momencie, gdy przyszedł do Wisły Kraków. Tam Kukiełka siedział na ławce, reprezentanci Polski siedzieli na ławce. I oni odpadli z Dynamo Tbilisi, bo taki się trafił dwumecz. Więc ja jeszcze, oczywiście to był euro w pierdol, dużej klasy, bo z Mikowiciem z Termaliki. I pewnie z byłymi podobiecznymi Mariusza Rumaka z Odry Opole z Termaliki. Ale to nie zmieniało faktu, że sezon był do uratowania po prostu świetnym sezonem ligowym i to się później kiepsiło. Tak, przy czym ja jakby tutaj nie apeluję, że trzeba było po Trnawie zwolnić Jana Van den Rohe. No ja wiem. Tylko jeśli teraz mamy grudzień i Lech został trochę przyłapany z opuszczonymi gaciami, trzeba tak to określić, no to wydaje mi się, że Trnawa to był taki sygnał, że kurde, weźmy pod uwagę, co się stanie, kiedy teraz ci piłkarze, którzy byli najarani jak, no bardzo byli najarani na to, że zaraz będą grać znowu takie mecze jak wiosną z Villarrealem, z Fiorentiną, że to będą naprawdę kapitalne dla nich przygody, że oni jadąc na ŁKS, przyjmując widzów u siebie, że mogą mieć problemy z tym, żeby osiągnąć odpowiedni wynik, więc ubezpieczmy się już na ten i szukajmy trenera w razie, gdyby Johnowi się powinęła noga. Oczywiście zakładamy, że John to jest gość i on zrobi lidera i będzie miał 15 punktów przewagi nad Legią, ale ta Trnawa to jest mocny sygnał, że może warto mieć plan B, ale nie było takiej sytuacji. Znaczy zawsze trzeba założyć, że wszystko może się nie udać. Tak. To idę przez życie. To jest ta garda z pokory. Tak. I w Lechu wydaje mi się, że nie zakładali, że wszystko może się nie udać. I dlatego zostali w połowie grudnia z Mariuszem Rumakiem. Oczywiście z całym szacunkiem dla Mariusza Rumaka i jego dokonań trenerskich, o których chyba warto teraz by było wspomnieć. No właśnie, Mariusz Rumak. Wiesz, co jest pozytywne w zatrudnieniu Mariusza Rumaka? To fajny gość. To fajny gość i aktualnie najszczęśliwszy człowiek na świecie. Ale wiesz dlaczego fajny gość? Bo no. Długo był bezrobotnym trenerem. O, znana teoria chyba Damiana Smyka, nie wiem czy kogoś jeszcze? Chyba wydaje mi się, że podpisywali się pod nią praktycznie wszyscy ludzie, którzy robili wywiady w Weszło. Bo tak. Przemek Michalak chyba o tym wspominał. Nie wiem, czy nie Janek Mazurek. Wiem, że ktoś to ukuł. Wydaje mi się, że to mógł być rzeczywiście Damian, ale może ktoś inny, może Kuba Białek, który też robił mnóstwo wywiadów, że nikt nie jest bardziej sympatyczny, nikt nie jest bardziej wdzięcznym rozmówcą niż bezrobotny trener. Im dłużej on jest bezrobotny, tym bardziej jest otwarty na współpracę, na to, by iść z tobą pod ramię w tym wywiadzie. Ja rzeczywiście miałem przyjemność rozmawiać z Mariuszem Rumakiem w czasie jego bezrobocia. Szalenie mi przemiła rozmowa. Jedna z najsympatyczniejszych rozmów, jakie miałem przyjemność przeprowadzić dla Weszła. Wspaniale mi się rozmawiał. Cudowny człowiek. Autoryzacja bajeczna. Sympatia, pozdrowienia. Panie Leszku, tak chciałbym codziennie rozmawiać z Mariuszem Rumakiem, żeby było mi tak miło, jak wtedy podczas tej rozmowy. Był już chyba 3 lata bez roboty. No teraz będzie ciężar, bo jest już... Jest już pracy, tak. Teraz się skończy. Mileski! Słuchaj no, dzwonić to ty se możesz do kogoś, kto jest bezrobotny, a nie do mnie, bo ja tu analizuję rywala najbliższego, Lecha Poznań. Zagwizdzę na mnie, że mam 5 minut, chcesz przyjedź. Tak, jestem akurat... Masz pół godziny, żeby dojechać.
Nie, myślę, że nie. Podejrzewam Marsza Rumaka. Marsz Rumak jest wspaniały. Natomiast no, trochę tak jest, ale fajnie, że wspominasz. Najszczęśliwszy człowiek na świecie. Najszczęśliwszy człowiek na świecie. Nie ma nikogo najbardziej szczęśliwszego w tym momencie. I to jest piękne, bo my, Kuba, na horyzoncie polsko-piłkarskim rzadko widzimy tak szczęśliwych ludzi. Mariusz Rumak jest w tym momencie jak ta gwiazda betlejemska. Jak ten wielki wóz, jednoosobowy wielki wóz. Wszędzie widać jego radość. Mhm. Wszędzie. Nie jest jakby tuż pod nim wielka radość kibiców Lecha Poznań, którzy stanowią jego dwór, ale Mariusz Rumak jest szczęśliwy. Miło mi jest widzieć, jako że śledzę polską piłkę na co dzień, kogoś szczęśliwego. Ja muszę przyznać, że też jestem zadowolony, że jest ktoś szczęśliwy w polskiej piłce. Zwłaszcza, że obracam się na co dzień w środowisku, gdzie tych ludzi szczęśliwych jest coraz mniej, jeśli chodzi o miłośników piłki nożnej. Ale to jest atut Mariusza Rumaka. To jest atut Mariusza Rumaka, bo wydaje mi się, że jeśli ktoś ma wejść na pełnej z energią i w ogóle, i że powiedzieć, że słuchajcie, panowie, no może nie gracie z Villarrealem, może nie gracie z Fiorentiną, tam Iszak już ociera łzę, no nie gramy, zauważyliśmy trenerze, że nie gramy. Ale słuchajcie, Ekstraklasa jest wspaniała, Ekstraklasa to śpiew, Ekstraklasa to miłość. Tak, pojedziemy sobie do Mielca i tam też będzie fajnie, zobaczycie. Zagramy z Beniaminkami, wygramy z nimi. Zobaczcie, to jest super. Ja teraz 3 lata nie grałem z Beniaminkami, z nikim nie grałem. Grałem we FIFA i w Football Managera tylko. Wiecie, jak mi było smutno, a teraz jestem tu z wami i jedziemy i gramy. Więc ja liczę na to, że Mariusz Rumak roznieci ten entuzjazm wśród piłkarzy Lecha Poznań. Mariusz Rumak rozniecił entuzjazm w poznańskich dziennikarzach. Mariusz Rumak jest w tym momencie w takiej Kuba formie, że dostaje pytanie od Dawida Dobrasza w meczykach, dość zabarwione, no tak pejoratywnie trochę. Panie Mariuszu, ale ta umowa tak na pół roku, tak no brzmi tak, jakby był pan trochę tymczasowym, że Lech Poznań, dobra Mario, weź tam poprowadź do tych pucharów. A my jedziemy poszukać trenera. My pół roku będziemy szukać. Dajemy tu ogłoszenie na Leliksie, tutaj jest na LinkedInie, ktokolwiek. I po prostu będziemy to zbierać, Mariusz i tyle. A Mariusz Rumak mówi, dla mnie to najlepsze rozwiązanie. Ja za pół roku będę mógł do swojego kontraktu dopisać 1-0. O! No. Czy pan sobie wyobraża, panie Dawidzie, że jak zdobędę mistrza i Puchar Polski, to mnie zwolnią? Ja sobie rozwijam wtedy kontrakt. Jestem w najlepszym możliwym miejscu, jakie tylko może być. I ty słyszysz, ta energia. To jest Mariusz Rumak. Elegancko. Kurde, przy czym ja się zastanawiam nad nim tak po ludzku, bo omówiliśmy to trochę od dupy strony, mówiąc wprost, że właśnie, że euforia, że długa przerwa i tak dalej. No ja powiem ci, że byłem może nie fanem to jest za duże słowo, ale uważałem, że słowa krytyki wobec Mariusza Rumaka były wielokrotnie bardzo przesadzone, zwłaszcza za czasów jego pierwszej kadencji w Lechu Poznań, bo uznawaliśmy wtedy za coś absolutnie naturalnego, i za coś, co jakby nie podlega dyskusji, że Lech powinien boksować się z Legią na równych warunkach i często ją po prostu zwyczajnie ogrywać. Mariusz Rumak, jego Lech Poznań, w tym okresie, kiedy Mariusz Rumak w Lechu pracował, no jednak był siłą numer 2 w polskiej piłce, z takim no, pewnym jednak dystansem do tej siły numer 1, którą była Legia. I wtedy ja również byłem, tak, a może ten Lech powinien jednak wygrywać, a może jednak, kurczę, ma tyle fajnych, utalentowanych zawodników, może jednak on powinien tą Legię detronizować. Ale potem już nie było Mariusza Rumaka w Lechu Poznań. I Lech Poznań już nie był wcale oczywistą siłą numer 2 nawet w opozycji do Legii Warszawa. Coraz częściej mu się przytrafiały sezony o wiele słabsze. I wtedy zacząłem się zastanawiać na serio nad tym, czy to nie jest tak, że powinniśmy docenić Mariusza Rumaka. Jedyne co przeczy tej teorii, to, że Mariusz Rumak, gdy Lech Poznań nie zdobywał mistrzostw Polski, też pracował. To prawda. Gdy pracował... To jest problem. To był kłopot. Gdyby on... To jest tak zwany kasus Jerzego Brzęczka. Gdyby Jerzy Brzęczek był tylko byłym selekcjonerem, to aktualnie byłby rozważany na trenera Lecha Poznań. I to tak, wiesz, od czerwca, nie? Żeby pół roku się przygotował, rozejrzał, zastanowił i tak dalej. Ale Jerzy Brzęczek wziął Wisłę Kraków i spadł. I przegrał w Grudziądzu. I już w tym momencie Jerzy Brzęczek no, jest taką opcją, a raczej pod Górnik Łęczna. I to jak Górnik Łęczna, no, pierwsze 3 nazwiska mu się nie sprawdzą. I niestety to jest też ten kasus Mariusza Rumaka, że myślisz tak, kurde, ten Rumak, pamiętam ten Lech Poznań Mariusza Rumaka, on wygrał wszystkie mecze w Ekstraklasie. Tak, odpadł tam chyba ze Stjarnanem, z Żalgirisem, to wszystko firmowo Mariusz Rumak.
te euro w pierdole, ale w lidze był Lech niesamowicie regularny i z tego słynął. Lech Mariusza Romaka do dziś funkcjonuje w takim wielkopolskim środowisku jako drużyna, która potrafi wygrywać te mecze ze średniakami, ze słabszymi, po prostu punktować. Ja tak pamiętam też Mariusza Romaka. Natomiast później Mariusz Romak pracował i pamiętam, że nie byli z niego zadowoleni w Odrze Opole. Gdzie myślisz sobie Odra Opole, a Mariusz Romak, to Mariusz Romak tam powinien rozdawać karty. A Mariusz Romak w Odrze Opole to dostawał ultimatum pod koniec. I był traktowany tak, sobie Mario. Ale to ultimatum to też było haniebne, nie? Pamiętasz, że to było jakieś tam 7 punktów w 3 meczach, coś takiego tak. absurdalnego, jeszcze w dodatku tak dosyć wprost wyartykułowane, z tego co pamiętam. Byłem oburzony bardzo. Mariusz Romak o zwolnieniu z reprezentacji U19. Po 5 meczach. Tak. To na przykład są te ostatnie przygody. No są słabe te ostatnie przygody Mariusza Romaka. Po prostu. Nie ciecza 10 kolejek wyjazd. Odra Opole wyrzucony. We Wrocławiu niezadowoleni z niego. Najbardziej udana przygoda trenerska Mariusza Romaka po Lechu Poznań to spadek z Zawiszą Bydgoszcz. No, tak patrzę sobie na te mecze, które Mariusz Romak rozegrał. Posłużyłem się portalem Transfermarkt. Musiałem zdradzić Fresh Score'a. Jeszcze jedno. Tutaj jest też zweszło. Artykuł z marca 2016. Dopiero odejście Romaka pozwoliło Lechowi sięgnąć po tytuł i awansować do fazy grupowej Ligi Europy. Też pamiętajmy, że to nie tak, że Mariusz Romak odszedł i Lech Poznań zaczął grać w trzeciej lidze. Tak, średniak ligowy. Śląsk Wrocław jeszcze był, teraz patrzę. 1,42 punkty na mecz. No, najgorzej chyba ta nieciecza wypadła. Największy. No i Odra Opole. Nie, kurde, jak patrzysz na karierę Mariusza Romaka, to widać pewien trend. Jak startujesz tak, jest drugie miejsce, Lech Poznań, potem masz Zawisza, Bydgoszcz, no tak nie najlepiej, potem masz Śląsk Wrocław, no tak też średnio, nieciecza, jeszcze ekstraklasa, ale to już jest nieciecza. No i Odra Opole, no i potem już U19. Mariusz Romak bardzo chciał objąć pod Beskidzie którejś zimę i tam jednak wzięli Krzysztofa Bredę. Był, Mariusz Romak otwarcie mówił tak, chciałem wziąć pod Beskidzie. Wtedy co oni byli na ostatnim miejscu, to spadała jedna drużyna, pamiętasz? Pamiętam. I wtedy oni tam tracili po 6 goli na mecz, no i jednak wzięli Krzyśka Bredę. Więc sytuacja na rynku trenerskim jest taka, że Krzysiu Bredę ma mocniejsze papiery niż Mariusz Romak. Więc no, czysto od strony CV tu i teraz Mariusz Romak nie miałby najmniejszych szans, żeby poprowadzić klub w Ekstraklasie. No. Myślę, że w tym momencie to tak raczej między drugą ligą a dołem pierwszej ligi. Taka jest pozycja w tym momencie Mariusza Romaka w świecie trenerskim. Te 3 lata bez pracy, no to też tak. Ewentualnie jakieś odbudowanie gdzieś faktycznie w środku. No Kotwica Kołobrzeg powiedzmy. No, tak by to wyglądało z papieru. Ale jest doradcą, znaczy był doradcą w Akademii Piłkarskiej Lecha. Tak. Jak ujawnił Damian Cmyk, napisał bardzo szczegółowy raport. Na tyle dobry, szczegółowy raport. Myślę, dobra, Mariusz, w sumie wszystko już wiesz. To. Szczegółowy raport dotyczący drużyny Van Broma i kłopotów. Tak. Jako rozwiązanie, bo padał bardzo, nie wiem czy wiesz, szczegółowe rozwiązanie wszystkich problemów Lecha. Trzeba dzwonić Van Broma. I zatrudnić mnie. Kurde. To ma sens, Mariusz, dawaj. Mariusz, dawaj, jedziesz. Będziemy teraz grać razem. No tak to wygląda trochę. Ja jestem mimo wszystko po pierwsze zdumiony, ale po drugie jakoś trzymam kciuki za Mariusza Romaka. Bo wydaje mi się, że na tyle złapał dystansu przez ten czas, że może już być tak, że będzie miłym trenerem też nawet jak będzie miał pracę. Że już nie będzie tylko miłym trenerem jak nie ma pracy, bo będzie miłym trenerem, który ma pracę. To też nie jest takie wiesz, oczywiste. Powiem ci tak Kuba, dawno nikomu tak nie kibicowałem w polskiej piłce jak Mariuszowi Romakowi. Będę kibicował tej wiosny w Lechu Poznań. W Uniwersum Ekstraklasy byłem otwarty, żeby z chłopakami się założyć, że Lech da sobie radę Mariusza Romaka i wszystkich zaskoczy. Jestem pełen wiary, że Mariusz Romak nie zapomniał o swoich umiejętnościach trenerskich, że Lech Poznań i ta kadra to jest właśnie to. To jest taki trener, który z tego będzie potrafił skorzystać. No, co prawda jest ten argument, że teraz wiesz, tam jest dużo mocnych osobowości, reprezentanci krajów, wchodzi Mariusz Romak budować autorytet. Słuchajcie, ja przychodzę tutaj do was z Opola, gdzie mnie wyjebali po tym, jak nie dotrzymałem ultimatum, które mi oficjalnie dali w mediach, upokarzając mnie na oczach całej piłkarskiej Polski. Kurde, jakie to było słabe, muszę to w ogóle znaleźć. Więc wiesz, tak. Ale nie. Ja generalnie się zgadzam, bo wiesz, też trzeba mieć w pamięci kontekst, jaki jest. A kontekst jest taki, że przed chwilą Daniel Myśliwiec, John Van den Brom, super fachowiec, Lech bazuje na indywidualnościach. Jak Krzychu Weldo coś zmajstruje, to jest dobrze, a jak nie zmajstruje, to nie jest dobrze.
Więc Mariuszu Mak naprawdę zdaje się, że nie musi zrobić wiele, żeby nadać jakiś rys drużynie. Masz rację, bo według artykułu Damiana Smyka, tego takiego zakulisowego, no to już szatnia miała dość Van den Broma i tego, że Van den Brom no nie analizuje rywali. Ma to gdzieś. Co prawda przegrywa mecze albo ledwo je przepycha z kolejnymi ligowymi rywalami, ale analiza, my nie będziemy analizować. My jesteśmy tacy dobrzy, że będziemy wygrywać. Analizują niech ci, co przegrywają mecze. A teraz piłkarze nie do końca w to wierzyli, więc Mariusz Rumak być może przeanalizuje kogokolwiek. Powie po prostu swoim piłkarzom, z kim grają za tydzień. Słuchajcie, chłopaki, za tydzień jedziemy do Mielca grać i oni, kurde, to jest nowa jakość. On nam powiedział, nie dowiadujemy się 5 minut przed meczem, z kim gramy. I tym może zbudować autorytet. Rzeczywiście. Myślę, że w tym momencie, pamiętajmy, jest też ta karta, Kuba, najszczęśliwszego człowieka na świecie. Tak. Chłopaki mogą być trochę niepewni, tak? Iszak, tu kurde, ten trener, no to tak, był dyrektorem i sprawdzałem go na Transfermarkcie i jak on był trenerem, no to ja jeszcze mówiłem na chleb beb. Ale on wchodzi, słuchajcie, ja jestem taki wesoły. Tu energia, to jak on mówi, wszystko. I myślę, że tym może ich zarazić. Oby, trzymam za to kciuki. Zwłaszcza, że mu się należy od życia jakieś takie ten, jakieś takie turnaround, bo znalazłem, jak to było z tym ultimatum. No. Trener Audrey Opole dostał od zarządu klubu ultimatum i jest to krok od zwolnienia. Klub poinformował o tym za pośrednictwem Twittera. Audrey Opole na Twitterze zamieściła tweeta. Zarząd klubu Audrey Opole podjął decyzję, że w przypadku braku zwycięstwa w najbliższym meczu z Radomiakiem oraz niezdobycia 4 punktów w kolejnych 2 meczach, kontrakt z trenerem zostanie rozwiązany. Napisano w oświadczeniu, w którym dodano hashtagi takie jak Odra trener i Odra decyzja. Więc jeśli tak potraktowała Audrey Opole trenera Mariusza Rumaka, to ja zwyczajnie trzymam kciuki, żeby teraz piłka nożna potraktowała Mariusza Rumaka w odwrotny sposób, żeby mu się udało, żeby on dał ultimatum na przykład. Musicie ze mną przedłużyć kontrakt na kolejny sezon, tak. Bo inaczej to ja idę do Real Madryt. Bardzo, bardzo bym tego chciał i bardzo będę Mariuszowi Rumakowi dopingował. Kurde. No tak, Odra nie spełnia warunków ultimatum, Rumak odchodzi, to kolejny artykuł. Jest też wywiad z Mariuszem Rumakiem dotyczący tego kazali ultimatum. Kazali mu zdobyć 8 punktów w 3 meczach. Kiedy postawiono mi ultimatum, zacząłem się po prostu uśmiechać. No właśnie, Mariusz Rumak z Mistrza Polski został sprowadzony do gościa, który uśmiecha się w Opolu po tym, jak Odra stawia mu na Twitterze ultimatum. Także to był dość długi zjazd i może te 3 lata ostatnie były potrzebne, żeby ludzie trochę o tym zapomnieli, o tym, jak źle wyglądało to pod koniec kariery trenerskiej Mariusza Rumaka i doszedł do tego wniosku, że lepiej nie pracować, niż być w takiej Odrze Opole czy w Termalicy w taki sposób. Mariusz Rumak zresztą zauważył, że podejmował złe decyzje, jeśli chodzi o wybór kolejnych klubów, które prowadzi. Trzeba było dłużej czekać, niż brać, bo coś jest. Ciekawe, czy Piotr Sztokajec dojdzie do takich wniosków też. Ale podoba mi się argument, że pamiętajmy, że o ile dłużej Mariusz Rumak pracował w Niecieczy od dzisiejszego selekcjonera. No tak, tam było 10 spotkań w Niecieczy. 10 spotkań. A Michał prawie że wytrzymał ile? Jeden weekend, niecały, niecały, bo już pod koniec weekendu się zaczęły dziać rzeczy. Jeśli dzisiaj mówimy, że Michał prawie jest selekcjonerem, no to Mariusz Rumak w jednym z miejsc pracy poradził sobie dużo lepiej niż obecny selekcjoner. To jest ważny argument. Tak. W takim head to head, tutaj jest zdecydowanie punkt dla Mariusza Rumaka. Wszyscy trenerzy powinni być sprawdzeni tym, ile wytrzymają w Niecieczy. No tak, to zresztą ostatnio się spotkałem z tym właśnie, że Guardiola, a może by Guardiola spróbował utrzymać ruch albo przez 4 dni w Niecieczy. Albo przez 4 dni w Niecieczy, to wtedy byśmy mogli przybić z nich piątala. Lech nadal ma bardzo silny skład. Ma bardzo dużo indywidualności. Ma przed sobą też okienko transferowe, gdzie nie wykluczam, że coś nie będzie szalał jednak. Szaleć pewnie nie, ale coś tam może się jeszcze zadziać. Wraca Salomon, generał. Iszak już coraz lepiej pewnie będzie wyglądał. Już będzie off stosował, jakby jeszcze na grzyby. Z tym nie ma sezonu grzybowego teraz, nie ma ryzyka. No właśnie. Mariusz Rumak ma duże doświadczenie we wprowadzaniu do drużyny młodych talentów i ich rozwijaniu, więc być może rozwinie też te, które obecnie są w Lechu Poznań. Więc na pewno nie jest tak, że Lech, zatrudniając trenera Mariusza Rumaka, skazał się na walkę o środek tabeli. Oczywiście. Tak jest logika ekstraklasy też, mówiąca, że od strony merytorycznej patrzysz na to, co ostatnio się działo z Mariuszem Rumakiem, nie ma za bardzo szans odpalić. Ale później przypominasz sobie, że Stal Mielec wyciągnęła Włodzimierza Gąsiora po jeszcze dłuższej przerwie od Ekstraklasy i Włodzimierz Gąsior na ludzie sobie utrzymał Ekstraklasę. Pamiętasz, jak Adama Majewskiego zatrudniała Stal Mielec? On nawet w
w pierwszej lidze miałby problemy, żeby znaleźć zatrudnienie. W Stomilu był wyrzucany i później był gwiazdą trenerską Ekstraklasy. Logika Ekstraklasy jest dosyć pokrętna i Mariusz Rumak startuje z czystą kartą. Jest najbardziej zmotywowanym człowiekiem. Kibice Lecha Poznań mają tak, mogą być pewni, że to jest najbardziej zmotywowany trener, jaki mógł przyjść. To jest dla niego ostatnia szansa, ostatni dzwonek, życiowa szansa. On będzie siedział, aktualnie myślę, że rodzina Mariusza Rumaka została poinformowana, że na pół roku on nie odbiera od nich telefonu. Po prostu nie odbiera telefonu. Jest tylko i wyłącznie Lech Poznań i walka o swoją przyszłość zawodową. Bardzo mocno musiałem się pilnować, żeby nie zażartać, skąd mogła Stal Mielec wyjąć w Łodzi Bielsko-Białą. więc czasem nieoczywiste wybory przynoszą bardzo fajne efekty i trzymam kciuki, żeby Lech Poznań był jednym z tych klubów, które nie będą żałować wyjęcia trenera z takiego dość przedłużającego się. A ja się nauczyłem, żeby na przyszłość mieć wydmuchany nos, zanim coś powiem. Dobrze. Tyle, bo pół godziny. Już nie tylko nagłówek o Wiśle Kraków jest taki barwny, że Wisła Kraków ma 43 miliony długu i nowego lewego obrońcę, albo odwrotnie, ale o Pogoni Szczecin takie nagłówki zagościły. Choć, jak zapewniają ludzie, którzy się na tym znają, zdecydowanie lepiej niż my, powodu do obaw nie ma. Natomiast mimo wszystko brzmi to dość interesująco, zabawnie, groźnie. Nie wiem, jakich tutaj użyć słów. Zależy pewnie od tego, jak bardzo fanatycznym kibicem Pogoni jesteś. Mhm. Duża konferencja i jak to zwykle bywa, jeśli dajesz raport finansowy i musisz zwołać konferencję, żeby objaśnić ten raport, to znaczy, że bez konferencji wyglądałby nie najlepiej. Trzeba trochę wytłumaczyć, skąd liczby się biorą. To jest sprawdzony schemat. Kuba Szlendak z naszej redakcji gol.pl, który zajmuje się liczbami, nie tylko dotyczącymi frekwencji, ale też jeśli chodzi o Biznesowa strona piłki. Tak. Biznesową stronę piłki nożnej. Wyciągnął ze sprawozdania finansowego Lecha Poznań część kwot i Lech Poznań na przykład zanotował zysk w wysokości 19 milionów złotych, czyli się da. Natomiast Pogoń Szczecin zanotowała stratę w wysokości blisko 30 milionów złotych, czyli tutaj trochę gorzej. Natomiast to byłby populizm, gdyby to porównywać w taki sposób. To byłby populizm, gdyby to zestawiać tylko jeden do jednego, bo warto pamiętać o wszystkich możliwych kontekstach. W kontekście takim na przykład, że Lech miał gigantyczne premie z tytułu europejskich pucharów, a Pogoń chciała spieniężyć któregoś z zawodników, a tego nie zrobiła. Więc, czy Pogoń Szczecin ma powody do obaw? Ta kwota 30 milionów złotych na minusie robi wrażenie. Ale Kuba, to jest sport. To jest piłka nożna. Trofea kosztują. Jeśli chcesz włożyć coś do gabloty, no to wszystko, co wkładasz, no to są konkretne pieniądze. Tak jest dzisiaj ten świat urządzony, więc wiesz, no możemy mówić, że no ale spójrzmy później na to, co Pogoń wygrała dzięki temu zadłużeniu. To zostaje w historii na zawsze, tak? Możesz mówić, że Widzew, wiesz, był budowany przez Andrzeja Grajewskiego trochę na kolanie, ale to jest Liga Mistrzów na zawsze, Mistrzostwa Polski na zawsze. I myślę, że wiesz, Pogoń Szczecin, cokolwiek się zdarzy z tymi finansami, no to te sukcesy, te zwycięstwa, te mistrzostwa, te puchary, no to już zostanie zawsze z kibicami Pogoni Szczecin, więc można tak mówić, że trochę nierozsądnie, ale jednak wiesz, to wszystko na lata. Ładną oprawę kibice Pogoni zrobili właśnie z Kevinem, no, czekając na pierwszą gwiazdkę. Możliwe, że jeszcze trochę poczekają. Brawo za dystans. Sytuacja wygląda tak, że generalnie to masz rację, że jak włożysz dużo, to wtedy możesz być dużym klubem i wtedy nawet możesz sobie poradzić ze stratą. To, co martwi w przypadku Pogoni Szczecin, ale nie jakoś tak bardzo mocno, to jest fakt, że Jarosław Mroczek na tej konferencji prasowej dość otwarcie wyliczał, z czego to wszystko wynika. Że Pogoń chciała spieniężyć któregoś z piłkarzy, to się nie udało. Że Pogoń Szczecin nie za bardzo ma takiego głównego sponsora, który byłby na tym szczycie piramidy sponsorskiej, bo oczywiście różne oferty były, ale gdyby je przyjmować, to by było spłaszczenie tej piramidy sponsorskiej i wtedy za te niższe poziomy też trzeba było brać mniejsze kwoty, żeby zwyczajnie tego stosunku nie popsuć. Do tego jeszcze dodaje Jarosław Mroczek. Wiele razy mówiliśmy o braku partnera głównego i
to, co ważne, w przyszłości trudno byłoby taką kwotę zwiększyć, gdyby ten partner główny się pojawił wcześniej. Czyli to jest trochę jakby taki wybieg, że okej, okay, mamy stratę, ale dzięki temu nadal mamy bardzo dużo tutaj aktywów do spieniężenia, między innymi status partnera głównego. Tylko no to brzmi trochę jak chcemy, aby. To w polityce dosyć popularne. Chcemy, aby. No i po tym chcemy, aby, to już możesz powiedzieć wszystko. Ty chcesz. Chcemy, aby było inaczej. Ale no jest na razie, jest tak jak jest. Czy ta strata dla klubu pokroju Pogoni Szczecin jest zatrważająca? Trudno powiedzieć. Trudno powiedzieć, dlatego że jeśli operujemy na kwotach, które wokół Pogoni Szczecin się kręcą i nałożymy sobie na to te tam 28 milionów złotych, no to jestem w stanie uwierzyć, że Pogoń Szczecin posiada w swoim składzie zawodników, po których sprzedaży powiedzmy dwóch, to już by mniej więcej udało się ten stratę. Pan Loczek w te tony dokładnie uderza, że wątpi, żeby, nie sądzi, żeby kolejny raport wyglądał tak samo, bo jednak są młodzi w Pogoni Szczecin, który da się upłynąć. Powiedział o tym Jarosław Mroczek też wprost, że polityka transferowa będzie musiała zostać delikatnie zmieniona na najbliższy czas, że zimą raczej nie spodziewajcie się, że przyjdą tutaj doskonali zawodnicy. Dokładnie powiedział Jarosław Mroczek, nie należy się spodziewać wielkich ruchów w okienku zimowym. Po pierwsze to trudne okienko, a po drugie staramy się zaciskać pasa, aby finanse były w porządku. W planie jest sprzedaż przynajmniej jednego zawodnika, ale raczej nie będziemy w jego miejsce ściągali kogoś, bo mamy młodych zawodników, chcemy ich wprowadzać do drużyny. Nie chcemy, a musimy. Tu tak. Zapomniał. Tak, to jest. To jest już potrzeba finansowa w tym momencie grać Fornalczykiem. Bez względu na to, jakie fryzury będzie miał Fornalczyk. No i to jest to, co mnie trochę martwi, bo sama kwota robi wrażenie, oczywiście. Natomiast pamiętajmy, że rzecz dzieje się w polskiej piłce nożnej, gdzie Górnik Zabrze w 2015 roku dostał 35 milionów złotych dotacji z miasta, a w 2017 roku 37 milionów złotych dotacji z miasta. Więc na tle tego typu dotacji z miasta strata niespełna 30 milionów w Pogoń Szczecin. Miasto Zabrze może nagle dać 30 banie w Pogoń Szczecin. Tak, dlaczego nie? Właściwie. To jest możliwe. Wystarczy do pani prezydent się odezwać i z nią ten temat przegadać. To nie jest coś, co powinno szczególnie martwić. To, co mnie by martwiło, gdybym był kibicem Pogoni Szczecin, to, że Pogoń Szczecin nie wykazuje tej straty właśnie będąc na górce takiej, że naprawdę, słuchajcie, no przecież sprzedam jednego, to no, nie roztrwonimy tych 15 punktów przewagi nad drugim miejscem. Sprzedam jednego młodego, to nie będzie tak, że zaraz będziemy się boksować gdzieś w środku tabeli i nie wiadomo, czy nas nie przeskoczy Górnik Zabrze, który nie płaci piłkarzom i Radomiak, w którym mają problem z rozróżnieniem Semedów i z którym mają problem, żeby się piłkarz podpisał tak, jak się nazywa, a nie Pedro Henrique. Więc Pogoń Szczecin ten sezon, to nie jest tak, że kibice siadają głęboko, bo tak mówią, kurde, taki sezon, to żeśmy czekali na taki sezon długo. Tylko to jest sytuacja, która się przydarzała też między innymi w Lechu Poznań ostatnich lat, kiedy jesteś zmuszony delikatnie zacisnąć pasa w chwili, kiedy wcale nie jesteś jakimś hegemonem, kiedy wcale nie jest to twój prime, kiedy nie jest tak, że jesteś liderem ekstraklasy, realizujesz wszystkie cele sportowe, wręcz przeciwnie. Czy jesteś liderem ekstraklasy? W expected points. No właśnie. Brawo, brawo. To, wiesz co? Długo nie mogłem do końca dojść do ładu, jeśli chodzi o swoje myślenie o Pogoni Szczecin. Bo ona bardzo dobre mecze przeplatała bardzo dobrymi meczami, które przegrywała. Było też trochę bardzo słabych meczów, ale generalnie bardzo dobre mecze, które albo wygrywali, albo bardzo dobre mecze, które przegrywali. To są dwa mecze. I wiesz, mówię, to słaba defensywa, czy o co w zasadzie chodzi. I później wchodzi expected points i Pogoń Szczecin powinna być liderem ekstraklasy według expected points. I to służy tylko jednemu. Temu, by kibiców Pogoni Szczecin bolało bardziej. Niczemu innemu. Ktokolwiek inny by wygrał, to byłaby ciekawostka, Piast, Gliwice, nie wiem, Raków, często obojętnie, Śląsk, nie ma znaczenia większego. Ale że wygrało tę statystykę Pogoń Szczecin, to jest jedna z takich typowych, just Pogoń things. Pogoń ma 30 milionów długu i wygrywa tabelę w expected points. Może sobie tu włożyć do gablotu. Jest miejsce. Pamiętam, jak spadliśmy z Ekstraklasy w sezonie 19-20 i tam w expected points UKS był gdzieś tam bardzo długo w okolicy 11 miejsca. Mówię, kurde, Bera, ale mamy. Nie, to zaraz się wyrówna. Ale się nie wyrównało. Teraz widzę, że w Piaście jest trochę pocieszenie takie, że no wreszcie wyniki zaczynają się pokrywać z tym, co wskazuje tabela expected points. No Piast był lepszy niż te wszystkie. To było jasne. No. Tam nie mają napastnika przed sam. Natomiast w Pogoni nie jestem przekonany, że to tak szybko zmieni się, że to Pogoń zostanie
zostanie liderem. No kurde, frustrujące pod wieloma względami tak naprawdę. Pogoniaku Pucharowicz wcale nie naklepała jakiegoś niewiarygodnego hajsu z nagród, które w teorii gdzieś tam miała zasięgu. Oczywiście dla Pogoni było to o wiele trudniejsze niż dla mistrza Polski, który ma tę ścieżkę zdecydowanie ułatwioną, czy dla Lecha i Legii, które zwyczajnie mają już też to doświadczenie na europejskich arenach. Ale no mimo wszystko to był czas taki, że raczej Pogoń nie powinna kończyć tego roku z taką myślą, że zimą musimy zacisnąć pasa, że musimy sprzedać zawodnika albo dwóch i wtedy dopiero wyjdziemy na finansową prostą, bo jesteś w Ekstraklasie na szóstym miejscu, w Europie nic nie zdziałałeś, no kurde. Jestem ciekaw, jak te finanse Pogoni wyglądają, bo rzeczywiście w pewnym momencie wydawało mi się, że to jest maszyna do robienia pieniędzy. Pamiętasz, za ile oni sprzedali Kozłowskiego? No za wszystkie pieniądze świata, kosmiczne pieniądze i później były transfery takie jak Benedyczaka, czyli w sumie Pogoń miała to w dupie, że sprzeda tego Benedyczaka. Nawet nie był ważnym zawodnikiem dla, szczególnie ważnym zawodnikiem dla zespołu, łatwo go zastąpić, a za niego przytuliła też chyba 1,5 miliona euro. No to są duże pieniądze, które wpadają po prostu tak. Mm. I problem polega na tym, że ja w tym sezonie patrzę i nie widzę w pierwszej 11 takiego, nie wiem, Łęgowskiego chociażby, tak? No. No właśnie. No i czy to jest taki moment dla Pogoni Szczecin, że dobra, tam kurde, jeden w tą czy w tą, spieniężymy, strata wyrównana i będzie no, wszystko. Łęgowski do Salernitany, też tam parę baniek. Czy patrzysz na skład i mówisz, nie no kurde, w tej Pogoni to jakby był Łęgowski, to po prostu 10 punktów więcej. No nie, no po prostu nie, po prostu nie. Ale patrzysz, no i co to w tym momencie? Fornalczyk jest w tym momencie największym aktywem, czy Biczachcia? Mm. No to nie są już, to nie jest kolejny Łęgowski i tym podobnym, gdzieś to rzeczywiście zawiodło i tak w takim dziwnym miejscu w tym momencie pogęścić. Ani specjalnie wyników nie ma, pucharów nie musi być. Grasz dosyć starymi zawodnikami, jak tak spojrzysz. No. Drogi jest ten zespół, masz Gorgonia, masz Zachowicia, masz Grosickiego, masz Kolorisa, masz Biczachciana. Kurde, masz tego Gamboę, masz Lonczara sprowadzonego, a ostatecznie na stoperze musi grać też Wojtek Lisowski. No. Bardzo w dziwnym miejscu jest Pogoń Szczecin. Niby fajnie gra, ale nie punktuje. Niby ma niezły skład, ale trochę stary. Niby ma świetną akademię i już ma taką reputację w ogóle, na przykład we Włoszech, nie? Że piłkarz Pogoni Szczecin. Ale nie ma aktualnie jakiegoś takiego talentu od tu i teraz do sprzedania. Dziwny moment Pogoń Szczecin. No się patrzę, 16-letni Adrian Przyborek chyba jest tym, który, wokół którego może być najgłośniej. A to niedobrze. No, Kacper Smoliński, myślę, że tak. To może być taki zawodnik, ale no, to nie jest taka runda, po której Kacpra delikatnie mówiąc, opylasz. Ja go pamiętam z dawniejszych czasów, kiedy Smoliński ładnie wchodził, ale teraz to jest zawodnik do odbudowania. Więc no nie wiem, Fornalczyk czy aż taki zrobił? Wędrychowski w międzyczasie już nie jest taki młody. Fornalczyk 400 minut nawet nie zagrał. Daj spokój. No lipa, tak. Za mało się o tym mówi. Przy czym, i to jest jeszcze... Zarzut do Gustafsona. No właśnie, bo to jest też dla mnie dosyć ważne w kontekście Pogoni Szczecin, że w teorii łatwiej powinno ci być wylansować gwiazdy, sprzedawać w momencie, kiedy grasz tak jak Pogoń Szczecin. Czyli może strzelimy 4, ale stracimy 5. No bo wtedy nawet jak tracisz 5, no to wiadomo, że raczej bramkarza nie będziesz opędzlował za nie wiadomo jakie pieniądze, szczególnie będąc w pogoni Szczecin, gdzie bramkarz jest zagraniczny. Ale skoro dajesz takie fajerwery z przodu, no to kurde, jakiś młody powinien w tym uczestniczyć. Ktoś tam powinien jakieś ze 3 asysty złapać. Polski Dennis Rodman. No, jak co mecz strzelasz po tyle goli, fakt, że nie zdobywasz tego punktu, ale strzelasz bardzo dużo goli, no to nawet czystym przypadkiem się okaże, że gdzieś tam się zaplątał Grosickiemu pod nogami, no wyszła asysta. No ale to tak nie jest. No, to tak zwyczajnie nie wygląda, jeśli chodzi o Pogoń Szczecin. A Grosickiego już nie da się sprzedać. No niestety, no, to nie jest gość do sprzedania, mimo że miał super drugą połowę rundy. Mistrzostwo Polski w upadlaniu własnych kibiców. No. Moim zdaniem Pogoń Szczecin, to nie jest takie, wiesz, jest jakaś subtelność, jakaś elegancja, jakiś styl w upadlaniu kibiców Pogoni Szczecin. Bo możesz mówić, że kibice Lecha często zbierają, tak? Że no, ci wszyscy, którzy spadają z ligi, no to jest bolesne. Lech jak Gdańsk, mój Boże, jak tam się źle działo. Ale w Pogoni Szczecin znajdują takie dziwne sposoby, takie wiesz, żeby gdzieś tam troszeczkę wbić szpilę własnym kibicom cały czas, tak? Masz niezły zespół. Fajnie szkolisz młodych, ale w sumie nie ma młodych i w sumie nie punktujesz. Świetnie grasz. Grasz do przodu, ale w sumie wiesz, w tabeli expected points możesz sobie tylko przylepić ją w szatni i to wszystko. Takie doceniam tę kreatywność. To nie jest toporny sposób upadlania. I futbolowi bogowie, jeśli chodzi o Pogoń Szczecin,
szczególne miejsce w serduszku. Ewidentnie. Do mało kogo chyba pasuje to, że skoro jest tak dobrze, to czemu jest tak źle? To się, często się nadużywa tego sloganu, że skoro jest tak dobrze, to czemu jest tak źle? A w Pogoni się sprawdza naprawdę idealnie. Patrzysz na expected points właśnie, patrzysz na to wszystko, co wspomniałeś wcześniej, nawet postać dyrektora sportowego. No kurde, tak jak sobie patrzę, odsiewam, nie rozmawiając o Pogoni, tylko rozmawiając o innych klubach, mówię, no a dlaczego nie może być ten dyrektor sportowy tak jak Dariusz Adamczyk na przykład? Po czym tak sobie patrzę, jak już się patrzysz na Pogoń, nie wiem, czy to jest taki skład, taki naprawdę, że kurde, raz, że dobre indywidualności, nawet John Van Den Brom mógłby coś zrobić z tym składem, a dwa, że bardzo solidne wprowadzanie młodzieży całą ławą i naprawdę to fantastycznie wygląda. Najlepiej o Pogoni Szczecin się mówi wtedy, kiedy się mówi tak z doskoku właśnie, gdzieś na uboczy dyskusji. Mówisz coś tam o Górniku Zabrze i tak, o, spójrzmy na ten daleki Szczecin, jak tam jest dobrze. Ale jak weźmiesz lupę, szkiełko, Jarosława Mroczka na konferencji, który mówi, że trzeba będzie zacisnąć pasa, bo wiecie, szóste miejsce nie zrobiło się samo, gigantyczne nakłady. Odpadnięcie z europejskich pucharów na pierwszych fazach eliminacji nie zrobiło się samo. To wymagało naprawdę wielkich kredytów, więc teraz będziemy je spłacać. No to myślisz sobie, kurde, to jednak Pogoń Szczecin trochę zasługuje na więcej. You're better than that. No, że tak użyję takiego. Jest mi szkoda Szczecinian trochę. Ciekawe tam mają z tą Pogonią, ale też często nie zamiast. Taki boom na Pogoń. To wszystko jest takie jakieś... Jakieś takie. To jest taki typowy listopadowy poranek, jak idziesz do przedszkola. Niby wszystko jest git, no jesteś zdrowy, idziesz do przedszkola, zakładasz rajtuski, ale to wszystko jakieś takie. Jest ten mem, gdzie siedzi kot w takich rajtuzach. Wszystko tak. Jakieś takie. No. I tak dokładnie. Się bym czuł, gdybym był kibicem Pogoni Szczecin. Zwłaszcza, że to jakby jest trochę jak usprawiedliwienie, a trochę nie. To pozwolę ci wejść w słowo, bo czujesz, nie, że masz coś. Nie? Dobra. Trochę jak usprawiedliwienie, a trochę jako nie, słucham. Że część tych kosztów bardzo wysokich dotyczyła tego, że no, otwarcie stadionu, inwestycje, sklep. No tutaj naprawdę dużo trzeba było wrzucić, żeby potem latami wyjmować. No ale potem czytasz opinie kibiców Pogoni Szczecin na przykład na temat asortymentu. Czytasz sobie opracowania dotyczące tego, jak w Pogoni Szczecin jest postrzegany wewnętrzny marketing, robiony na wewnętrzny rynek. No, te wszystkie rzeczy, które Pogoń Szczecin ujmuje w rubryce wysokie koszty. I to też jest jakieś takie... Pamiętasz, jak przychodził Kamil Grosicki do Pogoni? Pamiętam. Kamil Grosicki, reprezentant Polski. Kamil Grosicki, który reprezentował Pogoń Szczecin na Mundial i dzięki swoim dwóm minutom z Francją był jednym z najlepszych reprezentantów Polski na Mistrzostwach Świata. Co więcej, Kamil Grosicki, wokół którego powrotu do Ekstraklasy była trochę taka aura jak do powrotu Kamila Glika. Duże nazwisko, a nie ma żadnej gwarancji, że się sprawdzi. To już może nie być to. I co? I Kamil Grosicki gra świetnie. MVP sezonu zeszłego i teraz też wrócił na właściwe tory, gra świetnie. I co z tego? Co to daje Pogoni Szczecin? Jeden naprawdę, Kamil Grosicki, jak już zawiesi te buty na kołku, to będziemy go wspominać, że kurde, to był jednak postać dla reprezentacji, dla polskiej piłki. Kamil, jaki był, taki był, ale był. Ale był. Tak będziemy mówić o Kamilu Grosickim. I ten Kamil naprawdę daje bardzo dużo Pogoni Szczecin. I tak z tego nie ma tyle, ile można by. Nie ma jakiegoś, wiesz, rajdu w Europie. No nie ma. Są najwyżej sensowne mecze. Nie ma rajdu w Europie, nie ma niczego do gabloty, nie ma, może Puchar Polski teraz to też jest jakąś nadzieją, ale w Pucharze Polski chyba z Kamilem Grosickim, gdzie oni przegrają? Z Kaliszem? Kamil Grosicki na boisku w Kaliszu i przegrywają. Zaraz grają przecież z Lechem, to też nie będzie taki. Jakiś taki... Lechem potem... Mariusza Romaka. No. Po tym transferze Kozłowskiego, to duże rozczarowanie jednak na Pogoń Szczecin, nawet jeśli to są w perspektywie i tak dobre lata jak na Pogoń Szczecin, ale naprawdę Pogoń ma wszystko, żeby być klubem, który jest jednym z rozdających karty i nawet jeśli ktoś powie, że w ostatnich latach rozdawali karty, no to mogli sobie częściej rzucić opka, a nie tylko siódemki, ósemki. W sumie teraz myślę, że wyszło na twoje w skarbie kibica, bo pamiętam, że rozmawialiśmy o tym. Ja mówiłem, tak? Że top 4 odjeżdża i będzie odjeżdżać coraz dynamiczniej. Ty mówisz, że Holcher Horses, bo nigdy nie wiadomo. I się okazuje, że top 4 się tak rozjechało, że Jagiellonia i Śląsk wbiły kij w te szprychy. No. Sypnęły piasek w szprychy. Jak to ładnie łącząc dwa określenia można zsumować. No, ale generalnie kibice Pogoni, nie lękajcie się, okienko transferowe, jedna sprzedaż, strata zasypana. Myślę, 35-letni Gorgoń to pójdzie za 5 baniek i będzie spoko. A, wiesz, albo myślisz... Zachowicz, były król strzelców Ligi Słoweńskiej. Poza tym zestarzał się, tak, świetne nazwisko, zestarzał się w Pogoni Szczecin. Myślę, że też jest takim dużym aktywem. Jedna rzecz mi się jeszcze podała na tej konferencji. Slajd, gdzie było, że
kluby ekstraklasy z podziałem na te, które są zagrożone upadłością w rozumieniu z tam kodeksu prawa handlowego i te, które nie są. I ostatecznie mówi, słuchajcie, nie jest tak źle. 15 klubów ekstraklasy jest zagrożonych upadłością. Tylko 3 nie są zagrożone. Na tym slajdzie po tej, w tej jasnej stronie księżyca jest Widzew, Stal Mielec oraz Lech Poznań. No Lech Poznań wiadomo, bo tam Mariusz Rumak. Tam Mariusz Rumak, poza tym poznańska oszczędność. Widzew wiadomo, Mateusz Druszcz zostawił finansowego samograja. No, zaraz to z Partolą, ale pamiętaj, mój kolega Mateusz Druszcz świetnie. Teraz twój kolega Michał Rydz tego pilnuje. No, no w sumie tak, z drugiej strony tak. Graliśmy razem w piłkę. Więc nie dziwi. I Stal Mielec. Dlaczego tak rzadko się o tym mówi? Stal Mielec jest właśnie takim klubem. Dlaczego tak rzadko się o tym mówisz? Stal Mielec nie jest zagrożona upadłością. Zawsze Stal Mielec gdzieś. Robią transfery po prostu na lokalnym targu. Na Górniaku ostatnio spotkałem pana Jacka Klimka, jak kupował napastników. Kurde, kiedyś... I kupuje dobrych. I Stal Mielec po prostu tak jak zarządza, zawsze się gdzieś znajdzie. Z tymi trenerami, z tym Włodzimierzem Gąsierem. Kiedyś chciało mówić taki cały ten powrót no do ekstraklasy Stal Mielec. Nie? Jest niesamowite. Osobny odcinek, tak? Stal Mielec Appreciation Stal Mielec. Tweet. Tak. Appreciation film. Nie bywało jest, co robi Stal Mielec ciągle. Pamiętajmy, co że... Co jaja z tej polskiej piłki? Z jakiej oni zaczynali pozycji? Mam 56 zawodników na kontraktach, 4 trenerów, 7 prezesów i 46 samochodów służbowych. Awans zrobiony na kredycie, czego absolutnie nie powinno się robić nigdy w życiu, bo to jest flirtowanie z bankructwem. Ale co tam? Pan Jacek Klimek, już Jacaj, drugi sezon w Ekstraklasie i pan Jacek Klimek, pierwszy albo drugi, wystosujący pismo do miasta Mielec, że słuchajcie, my zbankrutujemy za chwilę, jeśli nie dacie nam pieniążków. No. To była Stal Mielec. A teraz... Tak, są zagrożone upadłością. 15 klubów jest zagrożone, po gościu jest zagrożone, a my nie, bo my jesteśmy Stal Mielec, my mamy wszystko policzone. Jesteśmy Stal Mielec, możemy sprzedać wszystkich, kupimy losowych zawodników z pierwszej ligi i będziemy w pierwszej piątce. Tak, tak, bardzo, bardzo lubię Stal Mielec. Stal Mielec taka Pogoń Szczecin, no odwrotnie, chciałem tego francuskiego słowa użyć, ale zapomniałem. Au revoir? Nie, au revoir. Au revoir. Nie, bo to jest ta, że wiesz, że odwrotnie, zaraz to sprawdzę. No, tyle o Pogoni? Chyba tak. Dobra. Ryszard Czarnecki jest felietonistą. Wiedziałeś o tym? Tak, tak. Ryszard Czarnecki, lubię jego felietony. Zawsze zaczynam od nich dekadę. Jak się zaczyna dekada, to czytam felieton Ryszarda Czarneckiego. I ja potem się... jak się zaczyna następna dekada, za 10 lat, to też. Ja się dowiedziałem o istnieniu felietonów Ryszarda Czarneckiego od Przemka Langiera, który polecił na Twitterze. Bardzo dziękujemy, Przemek, za to. Bo jesteś pewnie ciekaw, jaka jest forma, jaka jest formuła. Dlaczego tak mało się mówi o felietonach Ryszarda Czarneckiego na Gol24.pl? Z tego co wiem, to Ryszard Czarnecki w papierze nawet felieton daje swoje sportowe, więc tak? Nie wiem, czy nie powinieneś sprawdzić źródła dokładnie, czy to się nie ukazało gdzieś w jakiejś papierowej gazecie. Może i tak. Ale ja nie jestem świadom istnienia gazet, więc tylko internet. To prawda, wiem. Zapytasz pewnie, skąd wiem, że w gazetach, bo Ryszard Czarnecki rzuca screeny. Ja go obserwuję na Twitterze, więc mam stały dostęp do jego tekstów. Najczęściej poświęca swoje teksty zjawisku rozwoju polskiego sportu, między innymi poprzez siatkówkę i żużel. To są dowody na to, że się rozwija polski sport. Bardzo słusznie, szczególnie w żużlu, który oprawiamy jako jedyny kraj. Tak. W zasadzie. Tony Rickardson jeszcze jeździ? Po bandzie com.pl. Czarnecki o czarnym sporcie siatkówce UEFA, czyli zwierzęta równe i równiejsze. Wszystko jest, wszystko jest. Ekstra. Krótki tekst, a tutaj 4 tematy. I oznaczony jest stan, na przykład. Podał dalej? Niestety nie. O kurczę. Przeoczenie, na pewno Krzysiek zapomniał. Ale mamy parę odpowiedzi, nie związanych z tekstem raczej. Nie. Są 4 komentarze faktycznie, ale niestety żaden z nich nie dotyka meritum tekstu. Mimo, że dużo tematów się pojawiło, to te komentarze nie dotyczą ani czarnego sportu, ani siatkówki, ani UEFA. To nie fajne. Powinno się merytorycznie rozmawiać o tekście poświęconym żużlowi i siatkówce. Także szkoda. Też tak uważam. Jest z Woleja, tak. Jest z Woleja. Właśnie to jest ten cykl z Woleja i tu jest felieton o Bułce, o Marcinie Bułce. O, proszę. Dobrze, zawsze chciałem się czegoś dowiedzieć o Marcinie Bułce, bo sam jestem zbyt leniwy, by to zrobić. Spróbuj, Kuba, zgadnąć. Jaka jest formuła tego felietonu? Czy bardziej takie liczby, czy pan Ryszard powołuje się na Instat, Wise Scout, czy może tak, wiesz, takie brutalne, bezpardonowe opinie? Czy jeszcze inna formuła? Gdy ja grałem w piłkę, to też stałem na bramce, tak bym zaczął.
I dalej ciągnął, że wiem, więc jak Marcin Bułka jest dobry, bo sam byłem podobny. Ale potem kontuzja kolana przerwała mi dobrze zapędzącą karierę. Z grubsza trafiłeś. Jesteś blisko. Jest to najlepsza możliwa forma felietonu, czyli felietony gawędziarskie. Ach, nie ma tak jak gawęda. Trochę anegdoty, tam liczby z każdym może sprawdzić. Nie? Chodzi o to, żeby w dobrej anegdocie, w dobrej gawędzie zawrzeć sedno sprawy. Ale nie jest tak, że raz byłem po bułkę paryską i tam jechał taki Paweł i potem już poszliśmy do domu. Nie, ale raz byłem gdzieś, jest dość częstym elementem felietonów Ryszarda Czarneckiego. Odwinąłem sobie jeszcze jakiś inny, ale będę śledził teraz bardzo uważnie. Czy jesteś gotów na lekturę tego felietonu? Jestem wspólnie gotów. Ze mną i z widzami. Jestem gotów. Otóż teza jest taka. Marcin Bułka dobrze bronił, był tym herosem, najlepszym bramkarzem Europy, ale wpuścił gola i zrobił błąd. To jest dla niego ważny moment, nie może się załamywać. Tak jak nie może się załamywać Kuszczak, bo pan Czarnecki przypomina, że doszło kiedyś do kuriozalnej sytuacji, jak bramkarz zespołu z Ameryki Łacińskiej przelobował Tomasza Kuszczaka i Kolumbia wygrała. Polski golkiper zacisnął zęby i z powodzeniem bronił. I ten błąd, zdaniem pana Czarneckiego, błąd Bułki nie jest tak duży jak błąd Kuszczaka. A, no to dobrze. To zapomniany trochę epizod z tym, że Tomasz Kuszczak zrobił błąd. Ja to nie pamiętał, także dobrze, że tak właśnie wypomniał. I fajnie, że od razu jest, wiesz, takie merytoryczne porównanie. Błąd Bułki i wpuszczenie bramki bramkarza drugiego. No i że to nie jest to samo. Mhm. Nie tak. Jest ta skala. I teraz jest bardzo merytorycznie o Bułce. Pan Czarnecki. Kuszczaka poznaje 5 lat przed tym nieszczęsnym meczem na Śląskim Kotle Czarownic. Paradoksalnie to on był widzem, a ja grałem. To nie pomyłka. W Berlinie jako reprezentacja polskiego parlamentu mieliśmy mecz z niemieckim Bundestagiem. On na niego przyszedł. U nas grali wyłącznie posłowie i senatorowie, a Niemcy, jak to Niemcy, uczciwi inaczej, wystawili paru prawdziwych piłkarzy. Między innymi bramkarza, który grał na 100% co najmniej w zweite Bundesliga. No i gość obronił małego karnego. Aj, to oszukali. Jak to Niemcy? No kurde. Cytując pana Czarneckiego. To niedobrze. No ale to ciekawe, co Tomasz Kuszczak na to. Czy był świadkiem tego oszustwa? Ale czy ten bramkarz w zweite Bundesliga był? Kurde. I obronił karnego pana Czarneckiego. Po czym poznał? Po naszywce zweite Bundesliga na ramię. Tak? Po tym, że obronił karnego. A jak ktoś obronił karnego pana Czarneckiego? Musi być zawodowca. Nigdy mojego karnego nie obronił nikt poniżej poziomu zweite Bundesliga. Ale tak, wiesz, jesteśmy przy tym zweite Bundesliga, przy rzucie karnym w meczu senatorowie Bundestag. Jak to się ma do Bułki? Prawda? No, mógłby ktoś zapytać. I już szybko wraca pan Czarnecki. Wracając do Bułki. Lubię takie płynne połączenia. Wracając do Bułki. Byłem parę razy na meczach OGC nic. I tu szykuje się jakaś taka refleksja z tego meczu, nie? Że coś widział na żywo, nie? Może jakiś taki trening specjalny albo rozgrzewkę. Podczas rozgrzewki, że obronił wszystkie moje strzały. Tak się zapowiada, nie? Trochę. Trochę tak. To pójdzie w inną stronę. Jesteś zaskoczony? Nie. Na Lazurowym Wybrzeżu wkuwałem francuski. Dobrze zawsze powiedzieć też. A przy okazji zaciągnął mnie na stal. Fajny, kameralny, z transparentami kibiców, nawiązującym do czasu sprzed półtora wieku. Gdyńca, albo jeszcze włoska. No i tutaj mecz z Paris Saint-Germain. W Paryżu nas... I tak, teraz dzięki polskiemu bramkarzowi, przynajmniej do ostatniego weekendu, nicejski klub był tylko za kąpiącymi się w petrodolarach katarskich szejków Paris Saint-Germain. I teraz jest puenta. Puenta artykułu, to już koniec felietonu będzie. Jak spuentuje tę formę Bułki, te zawahania, ten dylemat, tą wizytę na stadionie w Nicei? Czekasz w niepewności. Jak odbuduje się Bułka? Czas pokaże. Lepiej. Zobaczymy. Lepiej. W Paryżu na stadionie PSG też byłem. W loży honorowej siedziałem tuż za prezydentem Nicolasem Sarkozy. W Paryżu VIP-ów obsługują piękne hostessy. Ale ja mimo wszystko wolę Dawida z Nicei niż naftowego Goliata. Kiedyś było stawiam na Tolka Banana. Ja dziś stawiam na Marcina Bułkę. Dobrze wiedzieć ta ciekawostka, że mimo hostes w Paryżu, pan Czarnecki woli widzę. Dużo przemyconych takich informacji kluczowych dla polskiego widza. Pan Czarnecki był wszędzie. Pan Czarnecki siedzi w lożach honorowych ze wszystkimi najważniejszymi ludźmi świata i pan Czarnecki uczy się francuskiego.
to jest właśnie ten felieton. Musisz zdradzić coś ze swojego życia i płynnie to powiązać z głównym tematem. W Paryżu też był. Niestety, dwukrotnie widzę, próbował Ryszard Czarnecki zainteresować swoim felietonem świat. Aha, dwukrotnie nie udało się to, przynajmniej na jego koncie. Szkoda. Na portalu X. Ale no nie szkodzi, nie szkodzi. Najważniejsze, że ty do niego dotarłeś, mogłeś przeczytać. Przemek tutaj. Zaprosiłem Przemka. Myślę, że ta forma gawędziarskiego felietonu Kuba może się przyjąć. Aktualnie na przykład, nie wiem, Robert Lewandowski ma troszkę kłopotów w Barcelonie i pan Ryszard Czarnecki był jakiś w Puszkowie. Znam tam świetny bar. Ma doskonałą kuchnię. A, gotowałem tam zresztą. Przyszedłem na 5 minut ugotować jajka. I to były lepsze jajka niż tam robią od zawsze. Wracając do Roberta. W Barcelonie na stadionie. Też byłem. Siedział przede mną król Hiszpanii i się ze mną pierwszy przywitał. Zobacz, o, pan Ryszard. Dzień dobry. I wierzę w Roberta. Będzie dobrze. Wiesz, co ci powiem? Podoba mi się, bo ktoś mógł powiedzieć, no dobrze, no ale no o sporcie, no to jak ma Ryszard Czarnecki się wznieść ponad jakiś taki gawędziarski ton, że tu był, tam był. Ale patrzę, bo jestem cały czas na koncie twitterowym pana Ryszarda, że w dwutygodniku jakimś, nie chce mi się już tutaj patrzeć jakim, napisał felieton, widziałem wojnę w Izraelu. Jest w Izraelu, to jest pierwsze zdanie, w Izraelu byłem już szereg razy. Mhm. W tym samej strefie Gazy gościłem dwukrotnie. Dziś wiele się zmieniło. No i tam oczywiście są przygody opisane, równie wstrząsające jak te piłkarskie. No i tam był właśnie Ryszard Czarnecki. Ale widzisz, patrz, kurczę, no i byłem. Ty gdzie byś mógł napisać, że byłem? Nigdzie, no, w Biedronce. Ja nigdzie. No. Ale to jest taka znana formuła już, pan Ryszard, bo 2 tygodnie wcześniej, znaczy nie, 26 listopada z Woleja, moje mecze na Stadio Olimpico. I znów Wieczne Miasto. Watykan, grób polskiego papieża, o którym wielu wuchów mówi, że był wyjątkowy. Ale też pierwszy przeze mnie widziany, mało dostępny, grób świętego Piotra. Mało dostępny, ale nie dla Ryszarda Czarneckiego. Tam nie ma zamkniętych drzwi dla niego. Nie ma opcji. Zidentyfikowano go przecież dopiero w latach 50. I wreszcie grób papieża Benedykta. No i tu się rozwija ta myśl o Wiecznym Mieście. Jednak przecież w tym miejscu pisze o futbolu. Potem do kolejnego akapita. Te dynamiczne przejścia to jest znak rozpoznawczy Ryszarda Czarneckiego. Kurczę, ja chyba powinienem zacząć podróżować. Bym te środowe teksty zupełnie inaczej pisał. Łatwiej by mi się pisało. Byłem w Rio, na przykład, de Janeiro. Tam jest taki pomnik. Duży, bardzo. Niektórzy go nie widzą z plaży, ale ja miałem okulary i lornetkę. I widziałem. Coś jeszcze? Jeszcze ten felieton po prostu jest o meczach pana Czarneckiego w Rzymie. I pierwszy, to jest jeszcze jakaś forma anegdoty, bo chciał kupić bilety u Konników, ale no i kupił, a później tam ten mecz... Był gol Liveraniego i kibice Juventusu rzucili w pana Czarneckiego butelką i uciekł. No i tu jest jakaś historia, tak? A później jest wspomnienie meczu Lazio z Wisłą i tu jest wspomnienie tego meczu pana Czarneckiego. To był wyjątkowy sezon dla Białej Gwiazdy. Gole strzelali Kosowski, Żurawski, Kalucze. Na Olimpico był rollercoaster, bo Wisła wygrywała, Włosi ją ścigali, remis 3-3. Pozostawił niedosyt. Prowadziliśmy w tym meczu parę razy, w tym pod koniec 3-2, ale nie obroniliśmy przewagi. I to było decydujące w kontekście rewanżu. No. Świetna. Taka osobista relacja z tego meczu. Czujesz, że ktoś tam był. Czujesz, że przeżywał bardzo ten mecz. Może na telegazecie, jak ja to śledziłem, to emocje były podobne i podobna relacja, ale to nie oddaje całej sprawiedliwości temu fejtowi. Więc uważam, że z Woleja nie do końca. Byłem. Gdzie byłem? Wanie Szaczernecki. I z kim? Cieszę się, że dotarliśmy do tego złoża. Felietonu, do tego złoża, które tutaj jest, bo wymieniłeś nazwisko Kamila Kusowskiego. Tak. A ja bym o nim zapomniał. No, a co się stało? Ty nie wiesz, co się stało. Nie wiem. No to cię muszę wprowadzić, co się stało. O. Sam tytuł jest bardzo fajny. Zwolnienia, zakazy, warunki nie do zaakceptowania. W klubie pojawił się kontroler inspekcji pracy. Rzecz dzieje się w Podbeskidziu. Ty nie znasz w ogóle tematu? Nie. To cię muszę oprowadzić po nim, no bo to jest... Super. To jest ekstra. Podbeskidzie dokonało małej rewolucji. Tak, no tam spadają z ligi zamiast awansować. Został zwolniony prezes, z którym świetnie się dogadywaliśmy, między innymi w kwestii rozbudowy stadionu dla Podbeskidzia w czasach naszej przygody w Tetrick Managerze. Natomiast jest nowy prezes Krzysztof Przeradzki. Krzysztof Przeradzki wymienił pion sportowy. Stało się to tak,
że dyrektor sportowy Sławomir Cięciała i Marek Sokowski dostali dobę na przyjęcie warunków rozstania. Nim rozmowy dobiegły końca, w klubie pojawił się kontroler z inspekcji pracy. Według informacji portalu wynagrodzenia otrzymują tylko pracownicy na umowie o pracę. Kto prowadzi własną działalność i wystawia spółce fakturę, ten ostatnią wypłatę dostał za październik. Skąd się Kamil Kosowski tu bierze? Kamil Kosowski wraz z Marcinem Kuźbą ma teraz tworzyć nowy pion sportowy w Podbeskidziu. Możliwe, że dołączy do nich Maciej Stolarczyk w roli trenera, jeśli by się okazało, że Dariusz Marzec nie będzie tym trenerem, który dźwignie Podbeskidzie z dna tabeli pierwszej ligi. Ale ciekawe jest co więcej, bo te cięcia, wymiana pionu sportowego, no to jeszcze myślę, ok, jest nowy prezes, nowi ludzie, wiadomo, trzeba tutaj zrobić drobną rewolucję. Natomiast w poniedziałek w spółce rozpoczęły się rozmowy, których założeniem jest najprawdopodobniej cięcie kosztów i redukcja zatrudnienia. Nowy prezes myśli o wycofaniu drużyny czwartoligowych rezerw, ale jak ustaliśmy, w tej sprawie weto postawił trener Dariusz Marzec. Czyli tu jest, że tak powiem, bingo. Zawsze jak są cięcia, no to dobrze by było te rezerwy wypierdzielić. Czy Dariusz Marzec to jest pseudonim Ziemniak? Ale chyba pana Franciszka Smuda. Jeśli dobrze pamiętam, tak. Tylko Smuda oczywiście. Tak. Natomiast dalej jest ciekawiej, bo Bartłomiej Kawalec z portalu bielsko-biała.pl dotarł do propozycji, które padły w pionie no tym administracyjno-marketingowym. Pozwolę sobie zacytować, bo tak wcale nie musiał być, ale tak pisze Bartek Kawalec. Ja oczywiście... Rzekomo. Ja rzekomo. Używajmy słowa rzekomo. Tak. Czy słyszałem, że rzekomo też nie możemy używać. Nie możemy? Że rzekomo to jest, że ty wiesz, że to jest fałsz i mówisz, że rzekomo. A jak takie jest takie niewiadomo, to że rzekomo to nie takie niewiadomo używajmy. Trzecia osoba z pionu sportowego, która wykonywała pracę administracyjną, otrzymała propozycję przejścia do działu marketingu. Trudno powiedzieć, czy z niej skorzysta, bo pracownicy z tego pionu otrzymali nowe warunki do pracy z kategorii nie do zaakceptowania. Z naszych informacji wynika, że to system prowizyjny, w ramach którego pracownicy mają być rozliczeni nawet z kosztów ich pracy, którym ma być światło zapalone w biurze. W tej informacji... Czekaj, a po co światło zapalać w biurze? Co światło jest za darmo, słońce jest. To po co światło? A do 16 świeci, a do 16 się pracuje. To nie rozumiem tutaj, czego oni się boją. W tej informacji trudno było nam uwierzyć, ale potwierdziło je kilka osób. Zwolnienia nie muszą się obawiać rzecznik prasowy oraz kierownik do spraw bezpieczeństwa. Są niezagrożeni nie ze względu na docenienie ich pracy przez nowego prezesa, ale przez fakt, że obsadzenia tych stanowisk wymaga podręcznik licencyjny. PZPN nie wymaga od klubów fotografa czy kamerzysty realizującego faulogii. Wiele wskazuje na to, że w tym zakresie są spodziewane cięcia nowego zarządcy. Podoba mi się to rozliczanie za światło. No kurde blady. Przychodzisz i tylko pstryk, 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 tak, pstryk. Ludzie tak bezrefleksyjnie. Pstryk, pstryk, a pieniądze lecą. Dokładnie. Ślad węglowy się powiększa i generalnie jest bardzo bardzo niedobrze. Dalej, cięcia są cały czas mocne. Nowy prezes zabronił pracownikom korzystać z samochodów służbowych. No samochody służbowe są po to, żeby stały, bo to jest oczywiste. Mają wyglądać. Nie ma. Nie ma, szukamy oszczędności. Na mecz ze Zniczem Pruszków pracownicy mogli wziąć auto służbowe, ale tylko jedno. Do auta nie zmieścił się rzecznik prasowy, który rację na żywo robił najpewniej z domu, oglądając mecz w Polsat Boxie. A Polsat Box też we własnym zakresie, tak? No powiem tak, ja Polsat Box... A nie mógł przyczepką? Jechać? Właśnie, albo do bagara. Koc założył. O właśnie, w bagażniku było miejsce na pewno. Ja pierdykam. Ewentualne mandaty i tak by wyszło taniej niż na dwa lata jechać. No i tak to wygląda. Ja trzymam kciuki generalnie za nowego zarządcę Podbeskidzia, natomiast rozstrzygło mnie to, że za światło podliczać marketingowców. Oni nic nie robią, tylko wymyślałem te pomysły. I kurde, to, ale Kuba, to jest taka wiesz, głębsza historia, że jak spojrzysz po ekstraklasie, po polskich klubach, w polskiej piłce, nigdzie nie ma większego rozpasania niż w działach marketingu. Tak. Przepłacone te działy, mnóstwo ludzi zatrudniają, po 600 tysięcy złotych zwykły rzecznik prasowy zarabia miesięcznie. Piłkarze ledwo mają co do garnka włożyć. Co miesiąc to wiesz, co drugi to już musi do mamy iść na obiady, bo po prostu już nie ma z czego włożyć. Mm. A ten marketing żre te pieniądze chyba. No biorą i żrą pieniądze, bo tak to tak się po prostu dzieje. Tak się dzieje w polskich klubach. Zawsze to jest przepłacona najbardziej gałąź, a piłkarze nie mają co do gara włożyć. Straszne, straszne rzeczy i cieszę się, że Podbeskidzie w końcu stoi na takiej, na pierwszej fali. W pierwszej fali zmian w polskiej piłce, żeby w końcu było lepiej. Prąd, światło. Światło jest niepotrzebne. Potrzebne są piłki i ewentualnie jeszcze no korki są, mogą być. Nie wiem, czy pamiętasz tego rzecznika z Polonii Warszawa, jak on miał jedną nogę wolną. Pracował tylko
dwiema rękami i nogą pisał teksty, a lewa noga się opierdalała. No, wiesz, co to była lewa noga? Pstrykała światłem. Tak, i dlatego co zwolniłem. Pyk, sobie popstrykam. Dramat. A pieniądze leciały. I nie miał później co do gara włożyć piłkarz. Nie, ja jestem oburzony, jak wchodzisz do tych marketingów. Jezu. Złota klamka wypada od razu. Tak, o, nie montowaliśmy jej, bo kupimy ze nową. A wiesz, że oni chodzą w ogóle ten ubrani jak sułtani? Tak. Potem poznasz pracownika marketingu, że on idzie jak sułtan. Pamiętam doskonale. No, mówię, złote klamki wszędzie wiszą, wchodzisz, oni tam wszyscy, znaczy, jeśli kogoś trafisz, bo zazwyczaj to większość jest w delegacji. To, tak, so, nie mogę odebrać, bo wiesz, jestem teraz na szkoleniu z picia wina w Dubaju. Więc będę za dwa tygodnie. Nie zapomnę, jak poznałem rzecznika prasowego Legionowi i zabrał mnie do swojego prywatnego samolotu, bo leciał do Otwocka. Tak. No i słuchaj, to nie jest daleko, szybciej miałbym swoim zaprzęgiem konnym, no, służbowym, ale polecę z samolotem, bo chcecie przewieźć. Zobacz. I poleciliśmy. Było bardzo fajnie. Zrób te zdjęcia. Patrz, jak wysoko jesteśmy. Tak, tak. Robiliśmy bączki w ogóle. Bo mogliśmy. Paliwo było, wiesz, klub mu zwracał. Klub mu zwracał w piłkarzach. Podoba mi się taka polityka ostrego cięcia. Absolutnie. Od teraz. Ale tu widzę, że finanse pod Beskidze stoją mocno, jak ten światło jest problemem. Ja się zastanawiam, jak to zostanie pogodzone, że przychodzi Kamil Kosowski, Marcin Kuźba, zaraz możliwe, że Maciej Stolarczyk, a z drugiej strony światło. Czy oni też będą musieli płacić za światło? Znaczy, może oni napisali swoim, tak jak my nie potrzebujemy światła do pracy. Ja widzę w ciemnościach. My widzimy w ciemnościach i dla nas to jest spoko. Dla nas to jest spoko, że w biurach pod Beskidzie się oszczędza i nie ma światła. My się z tym zgadzamy, podpisujemy. Ja umiem właśnie widzieć w ciemności. A chciałbym takie tak, CV takie. No, może i nie mam prawa jazdy kategorii B, ale i tak służbowa auta nie mogą jeździć. Widzę w ciemnościach. Jestem nietoperzem. Proszę mnie zatrudnić. Echolokacja jest moją. Tak. Kamil Kosowski. Znaczy myślę, że ktoś z tej trójki mógł wpisać. Jestem nietoperzem. Nie wierzę, że pod Beskidzie Wisła, a tam nietoperzy. Duża informacja byłaby dla środowiska, gdyby któryś z tych osób, Marcin Kuźba, Kamil Kosowski, Maciej Stary, okazał się, że nietoperzy. Tak. Nie spodziewałby się tego. Ale to dobrze. To dobrze dla nietoperzy. Byłaby to na pewno niespodzianka. Ze spraw różnych. Fajdek przerwał milczenie. A masz ten cytat dokładny? A zaraz go wpiszę. To możesz. To możemy najpierw coś, co jest bez cytatu, a cytat sobie znajdziemy na spokojnie. Dobrze. Bo nie wiem, czy wiesz, ale Grzegorz Krychowiak będzie gwiazdą Barcelony. A ja mam informację od influencera pewnego. No. Mietek Mietrzyński. No. Na kanale Mietrzyński Sportowo opublikował krótki film, w którym powiedział, że na bazie informacji, którą zgromadził, Grzegorz Krychowiak nie zagra w Barcelonie. Co ty gadasz? Że kontaktował się z Barceloną, jego anonimowy informator kontaktował się z Grzegorzem Krychowiakiem. I on uważa, że nie zagra w Barcelonie Grzegorz Krychowiak. To jest duże starcie newsmenów, bo z jednej strony mamy hiszpańskie media, które jak wiadomo nigdy nie strzają kulą w płot, a z drugiej strony mamy Mietka, który położył na szali w szorcach. Położył na szali całą swoją reputację zawodową. No on bardzo, bardzo wprost powiedział. Nie zagra. Nie zagra Grzegorz Krychowiak w Barcelonie. Ja nie wiem, co o tym sądzić. Nie wiem, znaczy, Mieciu ma bardzo wielu anonimowych informatorów rozsianych w całym świecie, więc jego anonimowi informatorzy są bardzo dobrze. Więc ciekawe, też się zastanawiam, bo jednak hiszpańska prasa jest blisko, tak? Zawsze siedzi w kieszeni trenera, zawsze siedzi na ławce rezerwowych jak dziennikarz. Duże starcie, tak jak powiedziałem. Martwi mnie, że Marek Poprzy nie objął reprezentacji Czech. Tak, na marginesie. Dobra, mam Pawła Fajtka. Masz Pawła Fajtka, tak? Mam Pawła Fajtka. Czyli uważasz, że Grychowiak zagra, czy nie zagra? Ostatecznie. W Barconie? No. Szanse oceniam na 50-50. Ja słyszałem, że Ostrołęka24.pl opublikowało, że Grzegorz Tomasiewicz. O. Powołali się na tweet Julka Sipiki, że Grzegorz Tomasiewicz ma trafić do Barcelony i później podchwyciła to Mark. Może tak być. Paweł Fajdek też rozpatrywany do Barcelony. No, kto powiedział? Paweł Fajdek udzielił wywiadu Przeglądowi Sportowemu, który prowadzi właśnie swój plebiscyt sportowy na koniec roku. I wybiera między innymi w tym plebiscycie, a nie, przepraszam, moment roku 2023 wybierają czytelnicy sport.pl i kibice. Dobra, to jednak gdzie indziej go zapytali. W każdym razie otrzymał Paweł Fajdek 10 propozycji na sportowy moment roku 2023. Paweł Fajdek się zapoznał z tymi propozycjami i powiedział, że niestety, ale on ma inne dwa momenty. Że jeden moment jest pozytywny, a drugi moment jest negatywny. Pozytywny moment to jest, że Adrian Meronk awansował do PGA Tour w golfie.
czyli super sukces naszego sportu. A tu musimy chyba zacytować dokładnie, bo to jest przepiękny cytat. Dobrze. Czyli uważasz, że w golfie o sukcesy jeszcze trudniej niż w tenisie, że golf jest sportem jeszcze bardziej popularnym i bycie w jego światowej czołówce jest cenniejsze nawet niż bycie numer 1-1 w tenisie? Tak, pół świata gra w golfa. To jest fenomen, że Polak dostał się do PGA. Wielka rzecz, zdecydowanie. Ale uważam, że jeszcze większym wydarzeniem roku w naszym sporcie był wpierdol, jaki piłkarze dostali od Mołdawii. Ja jestem w stanie sobie to wrazić. Paweł Fajnek odpala pilotem telewizję. No, co tam ciekawego dzisiaj? Poskaczem po kanałach. O, piłkarze grają. Do tej pory rzadko ich oglądałem, ale no jednak patetyczny zew sprawia, że chętnie obejrzę. O, w dupę! No proszę, proszę. A, ale uroczy jest Fajnek w tej rozmowie, bo tutaj... Później dziennikarz mówi, no gdybyśmy wybierali najgorszy moment roku, to pewnie nawet nie wskazywalibyśmy się dziesięciu wydarzeń, tylko od razu byśmy przypomnieli klęskę z Kiszyniowa. Ale uznaliśmy, żeby jednak skoncentrować się na pozytywnych wydarzeniach. Fajnek się rozkręcił. Ale napisz, że ja to wybieram. Tak. No niestety, to jest wydarzenie roku, bo wydaje mi się, że żaden Polak, mimo żartów z kadry, nie był przygotowany na wpierdol od Mołdawii. Żaden. Uważam, że tak naprawdę to jest sportowe wydarzenie roku. Negatywne, niestety. Ale najważniejsze. No i paradoksalnie, kurczę, ja chyba bym się pod tym podpisał. No jednak reprezentacja, chociaż nie wiem, czy da się to zamknąć tylko w tym jednym wydarzeniu. Bo to, co się wydarzyło z reprezentacją Polska Polski. Polska piłka jest wydarzeniem. No, nie no, Santos, tu probierz, tu dwumecz z Mołdawią. Tu, kurczę, jednak okazuje się, że w najsłabszej grupie w historii i tak wszystko jest w naszych nogach. No ale Mołdawia to bardzo silny, trudny rywal. Konferencja Ledermana, konferencja Lewandowskiego, który 3 miesiące po fakcie przyznaje, że może, można było zrobić więcej. Działo się absolutnie wszystko, ale Fajdek uroczo. Zwykle, wiesz, Fajdek jest bardzo zgorzkniały w tych wypowiedziach dotyczących piłkarzy, ale tu? Ale napisz, że wpierdol od Mołdawii to wydarzenie. Napisz, proszę. Więc ale to jest tu był trybu. Bardziej uroczy. Sympatycznie. Natomiast jesteś szczery. Ja się cieszę, że mnie w tym roku nie ma w plebiscycie przeglądu sportowego. Wymienia kogo nie ma, ale co ciekawe, i tu Paweł Fajdek jest konsekwentny, nie krytykuje tylko piłkarzy, tylko mówi, jest kapitan kadry hokeja za to, że oni awansowali na Mistrzostwa Świata. Żenada, no naprawdę, co to jest? I krytykuje też, że jest kapitan siatkarskiej drużyny, a to powinna być przecież cała drużyna wyróżniona, a nie gość. Kurka nie nominowali, bo był kapitanem, ale sezonu nie dograł, to nominowali drugiego kapitana. Ale po co? Żeby podkreślić klasę drużyny? Nominacje są do tytułu sportowca roku, a siatkarzom należy tytuł drużyny roku. Natomiast jeśli kogoś chcieli z drużyny siatkarzy wyróżnić, to najlepszego siatkarza na świecie. I chodziło tutaj o Łukasza Kaczmarka. I jeszcze jedno. Pracy. Co wśród nominowanych robi Robert Lewandowski? O. Pewnie jest doceniony za tytuł Króla Strzelców i Mistrzostwa w Hiszpanii. Ale przecież z reprezentacją przegrał wszystko. Naprawdę nie rozumiem, co on robi na liście. Lepiej byłoby dać chłopu odpocząć, niż wskazywać go na uśmiechanie się i tłumaczenie. Z tym plebiscytem jest po prostu tak, że jego twórcy uważają, że popularny Lewandowski musi być. Żenujące, serio. No żenujące. Paweł Fajdek, ostry jak zawsze, kiedy ktoś go pytał o piłkarzy. Tak, ale uważam, że wypada tym razem lepiej. Bo to jest generalnie dobry czas dla ludzi, którzy nie za bardzo lubią piłkarzy. Masz rację, to o to chodzi. Są momenty takie, kiedy polska piłka była naprawdę na topie i trudno było tam się wychylić. Najlepiej... Fajdek mówi tak, no dobrze, lubię te mecze. Właśnie najlepiej wypadał Bartek Zmarzik, który mówił, że jest kibicem wielkim piłki nożnej, że uwielbia oglądać mecze Roberta Lewandowskiego. Ci ludzie, którzy w taki sposób się wypowiadali, zyskiwali. Ale teraz sytuacja się zmieniła. I teraz Paweł Fajdek ma coraz większe grono ludzi, którzy... Tak, mogę się potem podpisać. To jest wydarzenie roku. No że Polska nie potrafiła utrzymać 2-0 z Mołdawią. Tak, ja jeszcze raz przeczytam tu w ten fragment. Uważam, żeby on wybrzmiał. Jest piękny, po prostu go lubię. Uważam, że to naprawdę jest sportowe wydarzenie roku. Negatywne, ale niestety najważniejsze. I z tym już można dyskutować. A często Fajdek mówił, że my, młodzieżarze, powinniśmy zarabiać więcej niż piłkarz każdy. I legendarna powiedź, że gdziekolwiek lecę na świecie, to wszędzie rzucają młotem. W piłkę nie wszędzie grają. A młotem... Naprawdę tak powiedz. Młotem wszędzie rzucają. Co? Też byłem zaskoczony tą wypowiedzią, ale ona miała miejsce. Wiesz co, to zajaw Szymon Marciniaka, ja znajdę dokładny cytat. Nie, to musimy już przeciąć. A, no dobrze, to tniemy. To ja zaczniemy od Pawła Fajdka, który mówi o tym, gdzie się rzuca młotem. Paweł Fajdek powiedział tak. Dokładnie. W każdym kraju, w którym byłem, są młociarze, a w niektórych nie ma ligi piłkarskiej. To było w Hyde Parku w maju. No i co? Muszę zweryfikować swoje poglądy na rzeczywistość i świat. Ja bym zapytał Ryszarda Czarneckiego. Ryszard Czarnecki był wszędzie i on by powiedział.
Czy był gdzieś, gdzie są młociarze? Tak. A nie ma ligi piłkarskiej. Czy wiem, gdzie nie ma ligi piłkarskiej? Nie, w sumie nie wiem, gdzie nie ma ligi piłkarskiej, bo praktycznie poza Liechtensteinem wszędzie jest. Ale no trudno, no jest jak jest. Mikronezji jest reprezentacja. Możliwe. Jest taki kraj? To dobrze. Życzę im powodzenia. Dwaj byli rzecznicy. Rzecznik prasowy były PZPN-u i rzecznik prasowy były Górnika. Zabrze udzielili wywiadów. Rzecznik prasowy PZPN-u Jakub Kwiatkowski udzielił wywiadu Przeglądowi Sportowemu i nie ma w nim nic ciekawego. Natomiast... Znaczy dowiedziałem się, że zaczynał w przedszkole jako bramkarz. Tak. Natomiast rzecznik prasowy Górnika Zabrze udzielił wywiadu portalowi w Zabrzu Info. I tu z kolei jest bardzo dużo ciekawych rzeczy. Ja się trochę zastanawiałem nad tym, bo trzeba pamiętać, że jeśli chodzi o Górnik Zabrze, to mieliśmy swego rodzaju dwugłos. Bo z jednej strony było, że no wiecie, znowu wam teraz wypadł rzecznik prasowy i tak dalej, no prezes chwilę później, dyrektor sportowy, trochę jakbyście się tak sypiecie się trochę. Tak trochę wygląda to kiepsko w połączeniu z tym, że nie płacicie piłkarzom, czy nie płaciliście, bo teraz już ponoć piłkarze są na czysto. Natomiast część osób odczuwa, że nie, jest okej. Okay. Był drugi głos, druga strona. Boty w internecie sugerowały, że jest bardzo dobrze. Kurczę, jak fajnie ten gra Górnik, nie? Jan Urbanek i fajny trener. Kurde, wyniki spoko. Naprawdę okej. Okay. No i zabrał tutaj głos Krzysztof Konrad, przepraszam, Kołakowski. Do końca listopada był rzecznikiem Zabrzeńskiego klubu. Wokół niego była generalnie też afera, bo jedna część mówiła, że złożył wypowiedzenie, że miał już totalnie dość pracy tam. Natomiast najpierw Adam Matysek mówił, że no jak ktoś nie chce pracować, to nie musi przecież pracować dla Górnika Zabrze, sugerując, że to sam Konrad Kołakowski odchodzi. A potem prezydent miasta też zajęła stanowisko, że no co to wielka afera. No miał umowę do listopada, to wziął i odszedł. No i trochę brakowało tego głosu, żeby może Konrad Kołakowski sam powiedział, no jak to było, to dobiegła ci końca umowa, zwolniono cię, ty sam się zwolniłeś. Konrad Kołakowski odpowiada, nie gryząc się w język, tak bym to określił. Ta sytuacja obrazuje wieloletnią propagandę sukcesu, która rozpada się na naszych oczach, jak przed laty w Związku Radzieckim, który okazał się kolosem na glinianych nogach, biednym, zacofanym krajem, zarządzanym twardą ręką, z którego wszyscy chcą uciec. Dziennikarz dopytuje, aż tak? Tak, kolosem na glinianych nogach jest ta fałszywa propaganda sukcesu. Malowanie trawy na zielono, boty, fejkowe konta, przymuszanie pracowników urzędu i miejskich instytucji do pisania pochlebnych dla miasta i prezydent komentarzy. Cała ta otoczka, która sprawia, że za wszelką cenę maskuje się problemy zamiast je rozwiązywać i wmawia się przejmie wobec, że jest przepięknie. Wiedziałem, że jest w Górniku Zabrze Kuba źle w momencie, kiedy powstał artykuł dotyczący psów srających na boiskach treningowych i tego, że jedna z toalet na walce Zabrze nie otwiera się. Po 16 albo w ogóle, trudno dociec. Ale porównania do Związku Radzieckiego się nie spodziewałem. Nie wiem, czy trzeba zmienić w tabelach ekstraklasy może. Zamiast Górnik. ZSRR. No aż tak mam lepszą opinię na temat Górnika Zabrze, ale sposób zarządzania Górnika Zabrze porównany przez byłego pracownika, który był naprawdę niedawno, do niedawna pracownikiem do Związku Radzieckiego, no musi mrozić serca tych, którym Górnik leży na tychże sercach. Kto naprawdę rządzi w Górniku? Prezydent miasta Zabrze. Nie prezes, nie rada nadzorcza? Nie, tylko prezydent i mówię to z pełną odpowiedzialnością. Do tego ma w spółce swoich zaufanych ludzi. Inną sprawą jest, czy wyniki pracy tych osób się bronią. W mojej ocenie absolutnie nie. No generalnie w wywiadzie Konrad Kołakowski potwierdza wszystko to, co mówili krytycy Górnika Zabrze, włącznie z prezesem Adamem Matyskiem, który stał się krytykiem Górnika Zabrze 5 dni po tym, jak był najbardziej cennym obrońcą Górnika Zabrze. To są smutne w sumie rzeczy, bo Kołakowski tutaj podaje, żeby ktoś jeszcze powiedział, że pewnie to taki zawisny gość, co odszedł z klubu i teraz się wyżywa. Chciał zarabiać jak rzecznik prasowy Legionowi, Abu? Tak. Jako rzecznik i tak zarabiał kosmiczne pieniądze, jeszcze mu coś nie pasuje? I chciał przepadać te pieniądze miejskie, a my mamy pilniejsze wydatki. My musimy tutaj balon postawić, bo upadł 12 miesięcy temu. Ale no to są konkretne rzeczy i trudno jest je odbić. Nie ma wykorzystania klubowej legendy. Do dziś nie powstało klubowe muzeum. Obiekt nie jest w pełni wykorzystany. Część pomieszczeń stadionu w północnej trybunie jest pusta. Wyprowadziła się nawet kancelaria prawna, która obsługuje klub. Nikt już nawet nie pamięta o kilku całostadionowych koncertach rocznie, które były zapisane w biznesplanie. I to są słowa, które moim zdaniem są kluczem do zrozumienia sytuacji w Górniku, ale nie tylko.
Czasem mam wrażenie, że wiele problemów górnika, ale i tego miasta i jego instytucji wynika z buty rządzących, którzy uwierzyli, że wszystko im wolno i wszystko uchodzi im płazem. Ile razy słyszałem w klubie, nie takie rzeczy się robiło. Górnik to duma, ale władza wykrzywiła to w sposób paradoksalny. Kuba, myślałem, że dzisiaj nie będzie większego powrotu do przeszłości niż powrotu Mariusza Rumaga na ławkę trenerską w Ekstraklasie. Ale nie takie rzeczy się robiło. No to jest żywcem z jakiegoś filmu polskiego, sensacyjnego. 92, 93 rok. Myślę, że to w psach mogłoby się brać. No, nie takie rzeczy się, jeszcze najczęściej ze szwagrem. Nie takie rzeczy się robiło. Pień, my nie takie rzeczy z Olem żeśmy robili. No i łatwo sobie dopisać, w jakich sytuacjach się mówiło, że nie takie rzeczy się robiło. Słuchaj, naprawdę możemy im nie płacić tak długo? Tak? Nie takie rzeczy się robiło. Słuchaj, patrz, tutaj potrzymaj mój Excel i podziwiaj, co ja tutaj. Moim zdaniem to jest nowa nazwa Górnika Zabrze. Górnik Zabrze do końca sezonu zamierzam nazywać Górnik nie takie rzeczy się robiło Zabrze. Nie wiem jak inni, ale ja odszedłem dlatego, że tam nie dało się już wytrzymać. Tak normalnie, po ludzku. Tam się ludzi wystawia, szkaluje, obraża, grozi im. Po moim odejściu prezes publicznie powiedział, że jak ludzie nie chcą pracować, to on nie będzie ich zmuszał. Myślałem, że mnie trafi. W Górniku pracuje tak mało osób, że choć formalnie byłem rzecznikiem, robiłem mnóstwo innych rzeczy. Malowałem, sprzątałem, naprawiałem wszystko, co trzeba było, często do godzin nocnych. A nie miałem wtedy o to pretensji. Była robota, trzeba było ją zrobić. Ale po tym, jak człowiek się nacharował i na koniec takie słowa, no, to jest... Rzecznik prasowy Górnika Zabrze zabiera też głos dotyczący tego, że podobno były pretensje do niego, że wynosi informacje do Torcidy, do kibiców Górnika Zabrze. Natomiast no, sam uważa, że to są jakieś jaja, co się dzieje. Zresztą jest też krytyczny dla siebie. Mówi, że na początku się nie nadawał do tej roli, że miał za mało doświadczenia. Że teraz już wie, z czym to się je, wiele rzeczy zrobiłby inaczej, ale że no, jest już za późno, bo zwyczajnie nie może już dłużej tego, co się dzieje w Górniku, znieść. Jeden cytat, którego szukałem, który wiem, że ci się spodoba. Górnik to duma, ale władza wykrzywia to w sposób paradoksalny. Jakby sama szansa pracy dla tego klubu była takim zaszczytem, że nie liczą się warunki. Atmosfera, wypłaty, nic. Popularne myślenie. W Ekstraklasie niestety. Można powiedzieć, że praca w Ekstraklasie, w klubie Ekstraklasy, to są bardzo, bardzo różne sposoby pracy w Ekstraklasie. Jak jesteś piłkarzem, trenerem, no to praca w Ekstraklasie. Ale jak jesteś, chyba też Andrzej Gmołysek ostatnio, bodajże w Weszłu, mówił, że no jak jesteś tylko członkiem sztabu, to dość istotną częścią twojej pensji jest zaszczyt pracy w Ekstraklasie. I osoby w marketingu, rzecznicy, no ja widzę tego rzecznika prasowego Górnika Zabrze, pana Kołakowskiego, który naprawia toster, bo jest potrzeba naprawić toster. Ciekawe, i spoko, że naprawia. Ja bardzo zazdroszczę naprawę tostera. Nie twierdzę, że w każdym klubie Ekstraklasy musi być specjalne stanowisko człowieka do naprawy tosterów. Natomiast wiem również z innych historii, między innymi osób bliskich, które opowiadały, że rzeczywiście to jednak nie zawsze jest tak, jak ma rzecznik Legionowi, że ma swój samolot do latania do Tocka. No, ciekawe, bo nie pada w tym wywiadzie dla Zabrzu Info ten wątek, czy zawsze miał wszystkie cztery kończyny zajęte, czy też miewał takie okresy jak ten nierób z Polonii Warszawa, który lewą nogą się opierdala. Ja już widzę riposty krytyków pana Konrada. No. Że pstrykał światłem bez sensu. No, mogło tak być. Pan Kołakowski może i coś tam mówi, a nie chcę przypomnieć, jak pstrykał światłem, jak po 16 świecił. Teraz po 16 się pracuje, się wychodzi, a on raz weszłam do gabinetu pana rzecznika, była 13, a on świecił lampkę. Tak jest właśnie ten. Pieniądze rozdaje. I potem mówi, że się przepuszcza pieniądze. Tak. Dokładnie takie słowa. Żadna inna spółka nie przepuszcza tak szybko takich dużych sum. Mówi takie rzeczy, a sam pali światło. Sam światem. Prąd. Sam pali światło. Świeci. Tak, o 13. Tak jest pan rzecznik. Koniec z tym. Rozdawnictwo. Marcin Bratkowski chyba się nazywał ten rzecznik Polonii, tak, Warszawa. Dobrze, że sobie przypomniałeś. Nie chcę, żeby pozostał bezosobowy, bo warto doceniać ludzi. Znaczy, jak jest się złym człowiekiem, takim jak ja, to warto doceniać tych, którzy są jeszcze gorsi. Tacy, którzy na przykład palą światło, a ich lewa noga spoczywa spokojnie na podłodze, podczas gdy mogłaby na przykład malować obrazy, które byłyby wystawiane na wyobraź sobie, że jesteś takim prezesem, kimś, kto rządzi w klubie i tworzysz taką imprezę, nie wiem, wigilię, jakiekolwiek spotkanie dla piłkarzy i pracowników klubu. I mówisz, słuchajcie, musimy być jak ta jedna drużyna. Wszyscy razem pchamy ten wózek. I jak jedna pięść. Jedna pięść. I się zastanawiasz, czy ten sztab
z trochę dalszego kręgu i pracownicy marketingu i różnych innych funkcji mają pełne prawo czuć się jedną drużyną z piłkarzami. Tak. Mają zawsze jakiekolwiek punkty styczne, poza tym, że przychodzą do dość podobnie zlokalizowanego miejsca. Ramię w ramię, w wiecznej sztamie. No. Od razu, bo żeby ktoś nie zinterpretował, że się znacząco uśmiechnąłem, że zaszczyt pracy w Ekstraklasowym klubie, że odnoszę to na przykład do klubu, z którym ja pracowałem. W klubie pierwszoligowym. Jak pracowałem w klubie pierwszoligowym i tam zaszczytu nie było, pracowałem z potrzeby serca. Ale potrzeba wiem, serca to jest świetne hasło negocjacyjne przy kontraktach, umowach i tym podobne. Niestety wiem, że sytuacja w innych klubach Ekstraklasy nie jest wcale bardzo odmienna od tego, o czym opowiada Konrad Kołakowski, od tego, o czym opowiadał Marcin Bratkowski, od tego, o czym opowiadają różni ludzie w różnych klubach. Pozostaje nam im tylko współczuć, natomiast wywiad Konrada Kołakowskiego to ważny głos w próbie dojścia do tego, jaka jest prawda o Górniku Zabrze. Tak. Bo jeśli myślisz sobie o Górniku Zabrze, to możesz posłuchać pani prezydent Małgorzaty Mańki-Szulik i pomyśleć sobie, że za chwilkę mecz z AS Romą, powtórka, tylko nie zrzucanie monetą. Teraz to będzie finał Ligi Konferencji Europy. A potem posłuchasz sobie krytyków i myślisz, czy ten Górnik Zabrze to w ogóle dogra sezon, bo się nie zapowiada. Czy psy wciąż srają na boiskach treningowych Górnika? Nie wiadomo. Nie wiadomo. Trzeba było jedni pojechać. Mówią o Romie, tak jak mówisz, jeden obóz, drugi zastanawia się, czy już jest jakiś systemowy pomysł na sprzątanie prezentów pozostawianych przez psy na boiskach treningowych Górnika Zabrze. I czy ta toaleta na Walce została już otwarta? To są tematy, którymi powinno żyć środowisko piłkarskie w Polsce. Czemu Konrad Kołakowski nie otwierał tej toalety? Właśnie. Mógł to robić. Pracował w klubie. Ile się toster naprawia? No właśnie. Pewnie był zajęty świecaniem światła o 13. Dokładnie. Dobra, ostatni mały temat. Ostatni mały temat, czyli będzie nowy serial Sędziowie, absolutnie hitowa produkcja Kanal Plusu i myślę, że dużo pokazująca. Na razie największą furorę zrobił trailer pierwszego odcinka, ponieważ był to trailer z Szymonem Marciniakiem, który zabłysnął tam. Say one more time. Don't have balls. Don't have balls, Tak powiedział do Espera Karsztroma. Don't have balls. No, generalnie kontrowersyjny ten trailer. Tylko z drugiej strony to jest boisko, to też tam nie wiadomo jaki klimat jest generalnie. Ja na przykład tak, mógłbym jak Kowal, grałem w piłkę. Znaczy nie, jak patrzę. Tak. Grałem w piłkę. Ja lubię takich sędziów, co właśnie tak są tacy konfrontacyjni, bezpośredni, że nie chodzą mi tak, już raz tak powiesz, to zostaniesz ukarany, napomniany żółtą kartką. No bo to nie zawsze tak działa. Jak tak powiesz, że co ty robisz? Weź się zastanów. Może bez stylu aż wulgaryzmów, ale no mimo wszystko. Ja też grałem w piłkę. Mecz w Sokole z Kamienica, nikt mi tego nie odbierze, B-klasa. Jak sędziował? Miał rękę w gipsie. Arbiter? Naprawdę, to był taki dosyć szczególny. Jak się domyślasz, nie grałem do końca na swoich papierach. A nie sprawdzał, bo miał rękę w gipsie. Tak, spojrzał. Mój szwagier, który też zagrał w tym meczu, grał w halówkę. Więc to był szczególny mecz, ale ja też dzięki swojemu bogatemu doświadczeniu na boiskach piłkarskich lubię takich arbitrów, którzy trzymają porządek na boisku. Ale jest jakaś granica i w momencie, gdy mówisz do piłkarza don't have balls, żeby mu odpowiedzieć, przecież jakby odpowiedział, to dostaje czerwoną kartkę. No i co, don't have balls? To go po prostu obrażasz. No, jest granica między, nie? Między jest granica między trzymaniem dyscypliny na boisku, a obrażaniem kogoś. I moim zdaniem, w stosunku do Jespera Karlstroma, Szymon Marciniak tę granicę przekroczył. Bo say one more time, okej. Okay. Ale don't have balls? Don't have balls, jakby miał balls, to by wyleciał z boiska. I Marciniak o tym wie. No to prowokuje go. No, Kuba Białek to skomentował też właśnie w taki sposób. Prowokowanie piłkarza, żeby dać mu kartkę. Rynsztokowe, co ty kurwa robisz? Czy ja do ciebie krzyczę? No tak, krzyczy pan ewidentnie. To jest rzeczywiście pod koniec tego trailera, kiedy Marciniak naprawdę bardzo głośno krzyczy na drugiego piłkarza i pyta, czy ja do ciebie krzyczę? No krzyczy pan. Tak proszę obejrzeć sobie, pan krzyczał. Dziękuję bardzo. No. Dziwny. Znaczy dobry trailer, bo rzeczywiście chętnie obejrzę. Myślę, że to będzie hit zimy, ale pan Marciniak nie wypada w tym akurat fragmencie zbyt dobrze. W tych dwóch szczególnie elementach.
No, to prawda. Nie mam pretensji do wulgaryzmu. Przepraszam, że ci, bo rozumiem, że tak jest język boiska też często. Widzimy, co jest na trybunach, no to mówię, no, hasło Radka Rzeźnikowicza, wypierdolmy wulgaryzm ze stadionów. No wciąż akcja trwa, ale nieskuteczna. W Lublinie się zwalczą. W Lublinie to. Ale te dwie kwestie, one nawet nie mają wulgaryzmów. Don't have balls i czy ja do ciebie krzyczę, gdy krzyczysz, to są po prostu już takie bardzo dziwne hasła od strony ludzkiej. No może się za mocno poczułem, że ma na ciebie. Ja obejrzę całość i wtedy zabiorę. A będzie sędziował finał Mistrzostw Świata klubowych. Tak, i chyba Rafał Rostkowski zdradził kulisy, że generalnie to miała sędziować jakaś pani sędzia, ale w związku z tym, że walczą faktycznie dwa najmocniejsze kluby w tej stawce, to nie będą. To nie będzie ona? Nie będą ryzykować nic, tylko dają najlepszego. No to miło wobec tej pani. Znaczy chyba ktokolwiek byłby tam. Ale to ty to nie jednak, to Marciniak. Ktokolwiek byłby przewidziany i zastąpiłby go Bigo Marciniak, to tak by mogło to wyglądać. Ale wszedłem ci w słowo wcześniej. A ja nie pamiętam. A o czym mówiłem wtedy? No nie zdążyłeś nic powiedzieć, bo ci wszedłem w słowo w temacie, że tu w sumie nie ma wulgaryzmów i tylko takie od strony ludzkiej, takie średnie hasło. A, no to ja mogę się też zgodzić z tym. Choć mówię, chciałbym obejrzeć całość, żeby zerknąć, tak. Jak to będzie wyglądało w kontekście. Natomiast czasem jest cienka granica między byciem takim, wiesz, hello fellow kids, a takim, że no kurde, to jednak trochę przekroczyłeś granicę, bo zwyczajnie nie szanujesz ich i wykorzystujesz pozycję siły do tego, żeby w jakiś sposób ich szykanować. Ale nie wiem, czy akurat u Szymona Marciniaka to nastąpiło, bo tu potrzebny byłby szerszy. Tak, wstrzymajmy się, obejrzyjmy całość, natomiast te dwie sprawy w tym trailerze wydały mi się dziwne. Dobra, komentarze? Tak, to tniemy. Tak. I komentarze. Ja mam piątkowe. Mhm. Łukasz Brzykcy, 1538. Panowie, nie ma co się pastwić nad Rakowem, przecież ta Atalanta miała w składzie niesamowicie mocne trio. Valentino Rossi, Cipo i Bax. Nie było szans, żeby wygrać. Bardzo dobry jest Bax szczególnie. Bax jest taki typowy snajper, taki w starym stylu. Aggressive Hawk. Pamiętacie, jak Szwarga mówił, że Raków broni najlepiej w Europie? Instant Classic obok najszybszego w Europie Castratiego. Mhm. Ja myślę, że powinno zostać do podręcznika licencyjnego dopisane takie zastrzeżenie, żeby ludzie w polskiej piłce nie mówili, że coś jest najlepsze w Europie. Po prostu, bo to się źle kończy. Europa to jest tam, my jesteśmy tu, nie przenikają się te światy. Mówienie, że w czymś jesteś najlepszy, to jest opuszczanie gardy z pokory. Tak. Ja mogę być w Europie najlepszy, ewentualnie w niczym nie mogę być. W umniejszaniu własnych zalet, gdybym je miał. Maciek U. Posłuszę się tekstem Mateusza Migi, by podsumować wczorajszy mecz. A wystarczyło przegrać jak ludzie. No, to jest problematyczne. Do teraz to we mnie siedzi, że Raków mógł tylko przegrać jak ludzie i by było ok. I Clint Dempsey, DH1IV. Panowie, cytat Błażeja Łukaszewskiego o tym, że Raków przez minutę miał awans. Należy wrzucić na półkę wypowiedzi znajdującą się w Pawlaczu polskiej. Mieliśmy przez minutę awans? No, chyba na to wygląda przy wynikach 0-2-0-3. Ale głowy za to nie dam. I jeszcze Witek Produkcja 879. Jeśli mieliśmy przez minutę awans, to nie mówili, nie chowaliśmy o samego Błażeja, ale natomiast sam fakt, że przez minutę mieliśmy awans, byłby czymś pięknym. Smych pokazuje statystyki, status Van den Broma rozsierdzony. Ładną puentę dopisało to po prostu życie do Van den Broma. Van den Brom zresztą po starciu ze Smykiem miał jeszcze jedno starcie. Miał jeszcze starcie z jednym z dziennikarzy, którzy zapytali go, czy jest pan pewny, że wiosną poprowadzi Lecha. I Van den powiedział, tak. To jedyne pytanie, jakie przygotowałeś? Brawo dla ciebie. Najlepsze jest to, że to Media Day było zorganizowane dla Van den Brom w momencie, kiedy był już zwolniony. Tylko o tym nie wiedział. Możliwe, że takie wynikają informacje, że już wcześniej była decyzja o Van den Bromie, to zorganizuj mu Media Day, może się skompromituje. No i się skompromitował. Brawo, Lech Poznań. Poznali się na Van den Bromie po prostu. No dobra, to wtorkowe. Tak, wtorkowe dotyczyły między innymi, dlaczego Paulo Sousa tak naprawdę odszedł z PZPN, bo wiemy, że tutaj są nie brak opinii. Szymon Powidło. Sousa odszedł tak naprawdę już po meczu z Węgrami. Ale w gabinecie pozostawiono kukłę z jego podobizną. Kulesza i reszta PZPN dopiero przy okazji porządków przed Bożym Narodzeniem skapnęli się, że Portugalczyka nie ma, bo po zdjęciu gustownej kamizelki wyleciała słoma i zapętlone nagranie Thank you for your question. Wtedy na szybko wymyślono bajeczkę o ofercie z Flamengo. No to kukły to jednak jest problem dla PZPN. No, ciekawe, jaką Michał Prowiecz ma kukłę. Mhm. Pep Guardiola siedzi po prostu.
Kupiłem Pepa Guardiolę, żeby siedział i udawał, że pracuje w trakcie, gdy ja latam po plażach. Bardzo możliwe. Myślę, że każdy selekcjoner musi przychodzić już z gotową kukłą. Taki tak. Może konkurs, jak zostać selekcjonerem, kto najlepszą kukłę ulepi ze słomy na zajęciach z ZPD. Tak, w ogóle powinniśmy zatrudniać kukłę od razu. Nie, że selekcjoner, który ma swoją kukłę, tylko kukłę od razu. A to łatwiej wtedy, jak to kukłę znanego trenera jakiegoś, Phila Jacksona. Kukła Phila Jacksona prowadzi. I co za Rykulesza? Wcale nie nasypany. Wcale nie nasypany, bo tego dnia nic nie pił. Tak jak cały zarząd PZPN mówi, zatrudniliśmy Phila Jacksona. Nie będzie dzisiaj odpadało na pytania, bo nie jest przygotowany. Na wasze pytania jesteś mówię... cichym człowiekiem. Mówi, kiedy trzeba mówić. Boli go gardło. Tak. I tam z tyłu Tomasz Kozłowski, tylko tak karteczki jak ten, jak w Killerze. Tak. Dzień dobry wszystkim, mam chore gardło. Daj pieniądze, Wojtek. Widzę to. Tak. A kosztowność czasu i pieniędzy. Adamo, Sousa odeszedł, bo Kulesza chciał go zaprosić na Spiritus. Paulo zrozumiał, że chodzi o encykliki papieża Leona XII. Exultabat Spiritus i oburzył się, że nie chce czytać encykliki Jana Pawła II. Mogło tak być. Zenon Nowak. Myślę, że na odejście Sousy najbardziej przyczyniły się następujące incydenty. I pierwszy, Sousa miał nagrany na VHS-ie swój zwycięski finał Ligi Mistrzów, a Kulesza nagrał mu na tym Sylwester Marzeń. Ojej, najgorzej. Jak jeszcze opisu ktoś nie aktualizował, nie? Wkładasz kasetę, a tam coś innego. Ja pierdolę. Tak, drugi, Sousa przywiózł butelkę najlepszego Porto z Portugalii i podarował Kuleszy. Tydzień później prezes mu powiedział, że taki sobie, ale po dolaniu hopkoli dało się wypić. Tak. I trzy, Kulesza wygrał z Sousą w challenge na cytaty z Jana Pawła II. Zenon, brawo. To naprawdę był świetny komentarz. Uśmiałem się. Tak, potwierdzam. Potwierdzam, zwłaszcza, że... Ale uśmiałem się w głos, bo śmieszymy dużo, ale z tego się śmiałem w głos. Żeby dolewać hopkoli do pisa, to jest mój postulat. Adam Hipolit. Dlaczego Sousa odszedł? Cóż, odpowiedź jest prosta. Bardzo zirytowało go, że PZPN załatwił mieszkanie bez kosza pod zlewem, dodatkowo nie był w stanie doprosić się Kuleszy o nowe kuboty. Był bliski skraju załamania, gdy nie mógł znaleźć wszystkich sezonów Strongman z Mariuszem Pudzianowskim na DVD. No właśnie, no tak. Sousa by chciał bardzo Polski, a tutaj chowają mu sezony Strongmana. I Micha DI3GW. Sousie przeszkadzało pijaństwo Kuleszy, dlatego wcześniej też żegnał się z pracodawcami w dziwnych okolicznościach, nie podał piłkarzom powodu decyzji, nawet się nie pożegnał, zapłacił karę za zerwanie kontraktu, nie wypuścił do prasy informacji o powodzie decyzji, nawet kiedy Ćwionki puścił w świat przekaz deprecjonujący Sousę. To jest tok myślenia, którym też ja podążałem we wtorek, ale nie przygotowałem tylu faktów na żywo. Brawo. Więc brawo, brawo dla naszego czytelnika. Dobra, najpierw podziękowania, czy najpierw jeszcze... Jak uważasz? No to możemy zacząć jeszcze od podziękowań. Dziękujemy wam przede wszystkim, drodzy widzowie, za to, że byliście z nami, zarówno we wtorek, jak i teraz. Bardzo to doceniamy i bardzo jesteśmy radzi. Prawdopodobnie jeszcze pod choinką znajdziecie od nas jedną niespodziankę. No zobaczymy, w który dzień jeszcze, nie? Ale zobaczymy właśnie... Jak zawsze, nagrywamy skarb kibica jesieni, tak? Znaczy skarb kibica, podsumowanie jesieni. Podsumowanie jesieni, ale nie wiadomo, kiedy to wypuścimy i mam nadzieję, że zdążymy też to zrobić. Mhm. Dziękujemy Jackowi, Piotrkowska 79, pap, o to chodzi. Dziękujemy Mateuszowi, że wciąż nas wznosi. Tak jest i dziękujemy firmie Superbet, która jest sponsorem naszego kanału. Link do aktualnej promocji znajdziecie w opisie. Chyba będzie super przewaga. No, wszystko się kończyło już. Była promocja na Śląsk liderem, weszła i chyba Wisła też jest w barażach. Tak, bo miała bardzo udaną końcówkę rundy. Pamiętajcie, żeby grać odpowiedzialnie. To tyle generalnie i chcieliśmy też odnotować. Ty jesteś lepszy. Znaczy odnotować. No to po prostu zdarzyła się rzecz bardzo smutna. Janusz Filipiak, jeden z nas, członek Uniwersum Polskiej Piłki, odszedł z tego świata i wiadomo, że nie zgadzaliśmy się we wszystkich kwestiach, ale to niczego nie zmienia. Prawda? Janusz Filipiak był bardzo barwną postacią. Na pewno bardzo leżało mu na sercu dobro Krakowi. Pamiętajmy, gdzie byłaby Krakowia, można się zastanawiać, bez Janusza Filipiaka. Bo czasami podśmiewaliśmy się, że ten projekt nie sięga szczytów, że ma potencjał na Mistrzostwo Polskie, a mistrzostwa nie ma. Ale gdzie byłaby Krakowia bez zaangażowania Janusza Filipiaka? Tak. Niech odpoczywa w pokoju i chcieliśmy to zwyczajnie... powiedzieć. A my zawsze będziemy pamiętać, bo nie ma się co wstydzić tych barwnych kwestii. Ja zawsze będę pamiętał, jak odbierał telefon Michała Probierza na antenie Ligi Plus Ekstra. To było piękne. A ja, kiedy wspominał o jedzeniu mięsa przez
ludzi. Oczywiście. No, na pewno był jednym z nas i bardzo kochał polską piłkę. Pamiętam taki wywiad z Przemkiem Langierem, po prostu był bardzo szczery. Strzelał wprost to, co myślał, i tego nie można mu odmówić. Nie krył się za gardą z okrągłych słów. Także pomyślcie o nim ciepło albo pomódlcie się, zależy jakie macie poglądy. No i co, tyle w tym tygodniu. Dzięki wielkie. Mhm. Trzymajcie się, do zobaczenia. Siemanko. Cześć.